Org wita ze słonecznego Wrocławia. Piękna pogoda we Wrocławiu, w hali bardzo ciepło. No i ciepło też w naszym studio i oczywiście pogodnie. Jak piękna pogoda tej pięknej kobiety, pani dyrektor organizacyjny Gali Boksu Olimpijskiego we Wrocławiu, Katarzyna Czuba-Brońska. Witam cię, Kasiu, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Co skłoniło, powiedzmy, Klub Adrenalina, bo jesteście organizatorami tego naprawdę, myślę, bardzo ciekawego widowiska. I tutaj piękny obiekt w zieleni. Jak można powiedzieć, kilka słów po prostu takich wprowadzających, jeśli można prosić. Gala Adrenalina Boxing Show dlatego we Wrocławiu, żeby promować pięściarstwo w naszym rodzinnym mieście. Czemu hala AWF-u? Ponieważ gdzieś blisko serca jest mi to miejsce, ponieważ studiowałam tutaj 10 lat temu. No to niedawno. Tak, więc jest tu pięknie, jest tu klimat sportowy, więc tutaj zawsze miło jest wrócić. Mamy w planie walki młodzików, kadetów, juniorów, seniorów. Ile łącznie walk przygotowaliście na dzisiejszy dzień? 12 walk, w tym jedna właśnie sparingowa, którą teraz widzimy, znaczy może nie widzimy w ringu, ale która leci w ringu. Będą i walki kobiet, i walki mężczyzn, także będzie cały przekrój bokserskich kategorii. Dużo gości zaproszonych, jeżeli chodzi o pięściarstwo wrocławskie. Wojtek Bartnik, Mateusz Masternak i tutaj kto jeszcze będzie z nami? Będzie z nami Marek Matyja, Tariel Zandukeli, ale również troszkę z innego środowiska, tak jak właśnie profesor naszego Akademii Wychowania Fizycznego Jan Kosendiak, jak również taka wielokrotna medalistka w podnoszeniu ciężarów, wyciskania. To silna kobieta. Ta silna kobieta Bettina będzie tutaj z nami, także... Występy artystyczne również przewidziane są? Tak, będzie grupa tancerzy 3 Dance, w tym aktualny mistrz Polski w tańcu solo. Jeżeli chodzi, powiedzmy, kwestia finansowa, no nie ukrywajmy, że jest to szarpnięcie się, popularnie mówiąc, bardzo wysokie, bo 11 pojedynków, 12 walka wieczoru to jest no, duże przedsięwzięcie i tutaj zawodnicy z różnych rejonów Polski będą na pewno walki bardzo zacięte. A głównie o finanse chodzi, myślę, że tutaj przede wszystkim Urząd Miasta, ale to już powiedz sama, bo nie chcę kogoś pominąć. Tak. Wspierają nas właśnie Urząd Miasta Wrocławia i jeszcze mamy również takie firmy wspierające Logistic Transport Company, ale również firma Delfinus, firma Muranero, firma Dziarstadt i jeszcze... Jeżeli chodzi, powiedzmy, o waszą działalność stricte sportową, wiem, że trenerami jesteś ty i oczywiście mąż. I tutaj w tym temacie może parę słów. Już 7 lat istniejemy. Tym bardziej czas na właśnie organizację jakiejś imprezy. Dorośliśmy do tego, żeby w końcu zorganizować coś takiego. Robimy to pierwszy raz. Mamy nadzieję, że nam wyjdzie, a myślę, że nie ostatni. No na pewno. Nie ostatnio, ale widać naprawdę taki stoicki spokój u ciebie. Wszystko zostało wcześniej zapięte, teraz już, prawda, tylko galowo, piękny strój. I trzymamy za naprawdę świetne pojedynki, pod względem oczywiście sportowym. Dokładnie, mam nadzieję, że przede wszystkim sportowo będzie to ciekawy wieczór i zapraszamy kibiców do oglądania. Jeżeli chodzi jeszcze o działalność klubową, dużo macie młodzieży, bo wiadoma sprawa, zaczynacie od tych najmłodszych i z dużymi sukcesami, czy to na Olimpiadzie Młodzieży, na Mistrzostwach Polski i juniorów, i seniorów, no pokazujecie się i to dosyć dużą grupą zawodników. Jest z nami od kilku lat jakby ciągle ta sama grupa, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale gdzieś trzymamy się tym trzonem. Brakuje takiego młodego narybku, że tak powiem, i chcielibyśmy właśnie od września ruszyć do szkół trochę
trochę zrobić nowego naboru, ale tak jak już sobie ostatnio w wywiadach mówiłam przed tą galą, że tak naprawdę do boksu właśnie przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam sobie wybiorą tą dyscyplinę i ciężko do tego sportu przekonywać. Musi być to coś, żeby oni sami chcieli przyjść i zostać. No po prostu te kochane urwisy, które w życiu prywatnym może gdzieś tam jakieś takie szarpnięcia i jakieś, no nie ukrywajmy, nawet i bójki podwórkowe przychodzą na salę i po prostu po kilku miesiącach treningu już są to całkiem inne osoby. Dokładnie tak, chociaż teraz się trochę nawet i to zmienia, ponieważ do boksu trafiają również dobrzy uczniowie, inteligentni, którzy potem kończą studia, także przekrój jest bardzo duży. Trzeba mieć ten charakter, trzeba mieć to coś i myślę, że fajnie, żeby takie osoby właśnie trafiały. Kasiu, no widać cię na wszystkich zawodach. Zadam takie pytanie osobiste. Ta adrenalina, która w tobie siedzi i która cię skierowała do boksu, to ty byłaś inicjatorem, czy twój mąż? Jeżeli chodzi o sprawy klubowe. Sprawy klubowe, to znaczy ja już za czasów zawodniczych wiedziałam, że będę trenerem, chciałam być trenerem i to była tylko kwestia czasu po skończeniu właśnie zawodniczej kariery, że kiedy otworzymy klub i zaczniemy jeździć zawodnikami. To jak mówią, adrenalina uzależnia, boks uzależnia, więc ja jestem uzależniona. Uzależniona, tak. Myślę, że na razie tyle. Będzie na pewno jeszcze na zakończenie programu już. Będzie chodziło oczywiście o podsumowanie, także rezerwuję również czas i bardzo proszę o wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Nie zabieram czasu, bo wiemy, że za chwilę ruszamy z ostrymi bojami. Szanowni Państwo, Wrocław, hala AWF-u Wrocław, niech się dzieje. Dokładnie. Dziękuję. Państwo granice organizują i mam nadzieję, że nie ostatnia, zarówno w imieniu, jak i w imieniu sympatyków Mieściarska. W imieniu Katarzyny Czuła-Żalskiej, Krzysztofa, chciałbym serdecznie podziękować urzędowi miasta, sponsorom, a także wielu sympatykom, adrenaliny, którzy dzisiaj są z nami. I proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy warto podziękować brawami, a te brawa proszę.
Trener Adam Spiecha, Gatka Wiarałtowice, doprowadzi zawodników do Marośnika Niebieskiego. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, pierwszy dzień czerwca 2019 roku. Wielofunkcyjna hala sportowa AWF Wrocław i gala boksu olimpijskiego o Puchar Biura Sportu klubu Adrenalina Boxing Wrocław, Adrenalina Boxing Show. Przed nami 12 pojedynków, a że dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka, zaczniemy od dzieci, a skończymy naprawdę na całkiem poważnych i męskich rozstrzygnięciach w boksie olimpijskim. Zespół z narożnika niebieskiego wyprowadził trener Gardy Gierałtowice, pan Adam Spiecha. A narożnik czerwony wyprowadza Krzysztof Wroński. Zaczniemy od walk młodzików, kadetów. Będą również dziewczyny pojedynkować się dzisiaj we Wrocławiu. Myślę, że różnorodność tego zestawienia przypadnie Państwu do gustu, a tak jak mówię, jest to miejsce dla sportu przeznaczone po prostu. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to uczelnia znana nie tylko w Polsce, ale i na pewno w Europie i na świecie. Wychowała wielu, wielu wspaniałych sportowców. I dzisiaj przed naszymi kamerami ci zasłużeni, w szczególności pięściarze, również się pojawią. Naszego gościa zapraszam także prezes klubu Adrenalina Wrocław, panią Katarzynę Czuła-Wrońską. Do ringu jest proszona pani Katarzyna Czuła-Wrońska, dyrektor organizacyjny tego przedsięwzięcia. Krótkie, ale bardzo rzeczowe przemówienie pana Zbigniewa Korzeniowskiego, doradcy prezydenta miasta Wrocławia do spraw sportu oraz prezes klubu Adrenalina Wrocław, pani Katarzyna Czuła-Wrońska. I również pan Jarosław Iwaniuk, przedstawiciel firmy Logistic Transport and Company. Oczywiście piękne i smukłe hostessy, jak przy boksie, również muszą być. Dziękuję bardzo. Czy
Szanowni Państwo, poprosimy jeszcze o wygłoszenie magicznej formuły, bez której gala nigdy nie jest uważana za otwartą. Galę boksu olimpijskiego Adrenalina Boxing Show uważam za otwartą. I duże brawa! Sakramentalne słowa powiedziane. Gala boksu olimpijskiego o Puchar Biura Sportu Adrenalina Boxing Show otwarta. W kategorii wagowej do 54 kg grupy wagowej kategorii walce pokazowej zmierzą się Angelika Negoń, którym boksów walczy Marusznik Czerwony oraz Milena Bardziej, KS Gabra, gratuluję na Wodzie Niebieskiej. I serdeczny uścisk dziewczyn, para numer 1. Delej. W grupie wiekowej młodzików boksować będą Ramazan Fawał, UKS Adrenalina Boksu, lub Wrocław Narożny Czerwony oraz Antoni Mikołaszczyński, Wiedna Wiedzieczny Narożny Niebieski. W kolejnej walce para numer 2, Fatachow Ramazan. UKS Adrenalina Boxing Club Wrocław, Wilkoszyński Antoni, Deka Bedzierżoniów, Miękocz Kinga, Imperium Boxing Wałbrzych, Izabela Rozkoszek, KS Garda Gierałtowice. Kucharenko Iwan, Adrenalina Boxing Club Wrocław, Pradler Juri, Ultimate Jablonec, Czechy. Walka numer 5, Aleksandra Godlewska, Adrenalina Box Club Wrocław, Narożnik Czerwony oczywiście, Marta Kochańska, KS Copacabana, Konin. Walka numer 6. Iwaniuk Gracjan, Adrenalina Wrocław, Dmitruk Mikołaj, MUKS Widzew Łódź. Kolejna para, Magdalena Sochowicz, Adrenalina Wrocław, Paradowska Justyna, MUKS Widzew Łódź. Kolejna para to walka juniorów. Turzański Tomasz, Adrenalina Boxing Club Wrocław, Wlasiuk Andrzej, MUKS Widzew Łódź. I już walki seniorów. Nowak Paulina, UKS Adrenalina Boxing Club Wrocław, Żygadło Natalia, Box Team Oława. Kolejna para to 64 kg, Mateusz Wojtasiński, Adrenalina Wrocław, Pers Patryk, Red Fighter z Jelenia Góra. Walka numer 11, 81 kg, Kamil Bednarek, DKB Dzierżoniów, Laugian, KS Szark Łódź. I walka wieczoru. Seniorze, Narożnik Czerwony, Rafał Wołczewski. Rafał Wołczewski, Adrenalina Wrocław, Dawid Kurtatowski, ZKB, Jaskinia Lwa Ziębice. Sędzią głównym dzisiejszej gali jest sędzia klasy międzynarodowej, Kalibra 3 gwiazdki, Sławomir Milczarek. Sławomir Milczarek. Sędzia główny tego sportowego bokserskiego wydarzenia. Sędziowie fungujący w ringu i na punkty. Cecylia Pudlicka, Filip Stefański. Ta dwójka sędziowie klasy AIBA. Wiesław Andrzejczak, Waldemar Wodziński i Łukasz Sieprawski. Delegat techniczny pan Piotr Berdy, przewodniczący Wydziału Sportowego Polskiego Związku Bokserskiego. Natomiast nad zdrowiem zawodników przez cały czas zawodów
Rozpoczynać będzie pani doktor Maria Lubańska. Szanowni Państwo, pozwólcie na odrobinę prywaty. Ma pani doktor trochę większe te brawa poprosił. I za chwilę, proszę Państwa, rozpoczynamy galę boksu olimpijskiego Puchar Biura Sportu Adrenalina Boxing Show Wrocław 2019. Poproszę akcent muzyczny o zejście z ringu. A z nami Mariusz Konieczyński, prezes Boxing Promotion, Tymek Boxing Promotion. Jakieś łowy nowych talentów do grupy Tymek? No jak najbardziej. Bez boksu amatorskiego, olimpijskiego nie będzie boksu zawodowego. Zawsze to mówię. Musimy rozglądać się, jak zauważyliście. Staram się być na wszystkich dużych eventach boksu olimpijskiego. Podglądam, chętnie wspieramy boks olimpijski. Szukamy. Tutaj tyle. Mariusz, ale kwestia, powiedzmy, tutaj ten przepływ zawodników z boksu olimpijskiego i tak dalej. No różnie to bywa. Dopiero Jelenia Góra, teraz boks amatorski. No Tymek, można powiedzieć, się rozrasta. Tak, tak. Myślę, że wkrótce będziemy mogli się pochwalić nowymi zawodnikami. No, zawodnicy też szukają nowej drogi boksu amatorskiego, olimpijskiego. No, dla mnie najważniejsza jest olimpiada. Zawsze to mówię każdemu trenerowi. Będę zawsze wspierał i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. To jest olimpiada. No ale jeżeli ta droga jest zamknięta, utrudniona, no muszą ci zawodnicy gdzieś przepłynąć, szukać nowych wyzwań. I to jest dobry kierunek. No tutaj jest, powiedzmy, to oczekiwanie na ten medal po Wojtku Barniku z Barcelony i jak na razie, no, z widokami, nie ukrywajmy, niezbyt optymistycznymi. I teraz podejście nawet Polskiego Związku Bokserskiego do takiej elastyczności, że i zawodnik może występować do 15 walk jako zawodowiec, ale również nie ma dla niego zapory na występ w Mistrzostwach Polski boksu amatorskiego. Myślę, że to jest, no, wreszcie rozsądne i dobre podejście. Tak, jak najbardziej. No, popieram to bardzo, bardzo popieram. Poprzedniej ekipie również mówiłem, deklarowałem współpracę. Zresztą poprzedniego prezesa bardzo zapraszałem kilkakrotnie na nasze gale. Zapraszałem go, no, coś tam mu zawsze stawało na drodze, żeby nas odwiedzić. Myślę, że obecna ekipa, jestem za nią. Nie ukrywam, że Rasz Kielce pokazał piękny przykład rozwoju boksu olimpijskiego. Jestem za. Ja myślę, że
to, co teraz, ta zmiana, myślę, że pójdzie na lepsze. Jestem... Ja myślę, że tutaj nikt nie straci na tym, no nie czarujmy się. Jeżeli on jest w grupie zainteresowań Polskiego Związku, on, mówię, zawodnik jest zainteresowany nim, Polski Związek Bokserski, nikt naprawdę go nie będzie wyciągał za uszy z tego grona, absolutnie. Tym bardziej jeszcze w tym okresie takim, gdzie eliminacje olimpijskie i tak dalej, no przeszkadzań nie będzie, ale 4 lata kolejne ten zawodnik naprawdę no, nie zakwalifikował się i no, jest w takim, w takiej zapaści, nie czarujmy się. Ja bardzo życzę nowemu panu prezesowi powodzenia. Deklaruję jako prezes Tymek z Boxing Promotion współpracę. Dajemy swoich trenerów, swoją wiedzę, swoje kontakty. Proszę dzwonić do mnie, zresztą mamy do siebie telefony i jestem za. No, musimy coś zrobić, żeby ten boks pchnąć do przodu. Grzegorzu, naprawdę te słowa powinny ciebie budować, a znając Grzegorza, no to jest twardziel, nie ukrywajmy. I taki człowiek, który do boksu się nam daje naprawdę z wielką głową, w sensie pomysłami, w sensie organizacyjności. No nie ukrywajmy, że jest to taka ekipa, która powinna tutaj naprawdę szarpnąć i to bardzo do przodu. Tak jak powiedziałeś zresztą. Jest to grupa młodych ludzi, którym się chce. Zresztą, no mówię, przykład Rasz Kielce jest rewelacyjny. Ja go bardzo uważnie przyglądam się tej grupie. Jestem pełen uznania i jestem za nim. A ten notes gdzie masz schowany? W głowie. Twardy dysk zamontowany już. Tak. Działa, pracuje. Mariuszku, dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. I życzę udanego spojrzenia. Dziękuję pięknie. I pierwszy pojedynek, szanowni państwo. Jest to pojedynek w kategorii wagowej 54 kg kadetek, Angelika Mięgoć, Imperium Boxing Wałbrzych, narożnik czerwony Milena Mandziej, KS Garda Gierałtowice. Jest to walka pokazowa dla rozkręcenia na pewno atmosfery wielkiego boksu, gdzie tutaj naprawdę takiej walk się spodziewam, w szczególności w zestawieniu seniorskim. No będzie się działo na tym ringu i myślę, że ci państwo, którzy na pewno w ten piękny, słoneczny jeszcze podwieczorek już, bo już godzina 19:20 dochodzi, będzie nie żałował na 100%. Grupy wiekowej kadet, kategoria wagowa do 54 kg, narożnik czerwony Angelika Mięgoć, Imperium Boxing Wałbrzych, narożnik niebieski Milena Mandziej, klub sportowy Karta Gierałtowice. Sędzia ringowy tego pojedynku, pani Cecylia Podlicka, sędzia klasy AIBA, jedna gwiazdka. No do olimpiady jeszcze troszeczkę tych gwiazdek trzeba uzbierać. Pani, która naprawdę nie występuje pierwszy raz w ringu jako sędzina, a również wiele, wiele pojedynków jako osoba ze sportów walki.
A z nami pan Zbigniew Korzeniowski, doradca prezydenta Wrocławia do spraw sportu. Serdecznie witam w naszym mini studio. Piękne otwarcie gali. Również na pewno, panie Zbigniewie, będą również piękne pojedynki. Myślę, że tak. Dzisiaj widzę tutaj bardzo dużo młodych ludzi. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. Też widziałem... Otwarcie właśnie dzieci otwierają. No właśnie, dzieci otwierają i to jest coś wspaniałego, że mogą uczestniczyć w tak zaawansowanych dyscyplinach sportu. Tutaj, no nie ukrywam, rozmawiałem z panią prezes Katarzyną Czubą-Wrońską. No nie ukrywam, że się chwali, że miasto widzi ich zaparcie, ich działalność. W tym temacie, co pan jako doradca do spraw sportu może powiedzieć? No Wrocław w ogóle ma szczęście do prezydentów, a obecny prezydent Jacek Sutryk przez długie lata był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych, gdzie w jego strukturach było biuro sportu i jemu sport jest bardzo bliski i myślę, że wszystkie klimaty co do sportu będą w mieście bardzo poważnie traktowane. I tutaj kwestia i doboru hali w tym naprawdę takim środeczku zieleni wrocławskiej, ale również i jako uczelnia AWF Wrocław to jest naprawdę uczelnia z wielką charyzmą przede wszystkim i z wielkimi osiągnięciami. Tak, jesteśmy gośćmi Akademii Wychowania Fizycznego. Ta akademia jest pierwszą w Polsce Akademią Wychowania Fizycznego. Ma pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni sportowych. Jesteśmy przy bardzo bliskiej współpracy, a rektor, jego magnificencja, pan Andrzej Rokita, profesor, jest też członkiem Rady Społecznej do Spraw Sportu przy prezydencie miasta Wrocławia. Także ta współpraca jest wielka. Towarzystwo naprawdę stricte sportowe i dobrane grono wielkich fachowców do spraw sportu. No nie tylko fachowców, ale miłośników i ludzi, którzy mają pasję, że sport powinien łączyć, rozwijać i dawać przyjemność. I taka nas idea przyświeca. I tutaj taka idea przyświeca. Pan jako człowiek, jak widzi sporty walki? No to trzeba mieć powiedzmy dużo, że tak powiem, odporności psychicznej. Trzeba mieć dużo siły. No jest to jakiś element, który pokazuje hardość, pokazuje waleczność. Niemniej jednak... Kontrolowaną. Oczywiście, żeby to się nie przenosiło. I lepiej, żeby młodzież czy ludzie tutaj siebie sprawdzali, jak mają, że tak powiem, brać udział w jakichś niekontrolowanych imprezach. Dokładnie tak. No tutaj sport jest naprawdę sportem, który uczy pokory. No nie masz innego wyjścia, masz jednego przeciwnika. I albo ty i twoja ręka pójdzie do góry, ale ewentualnie, jeżeli zaniedbania jakieś były treningowe i tak dalej, no niestety trzeba przegrać. I ta młodzież to rozumie. Wszyscy, którzy biorą udział w zawodach sportowych, wiedzą, że zawsze ktoś musi wygrać i ktoś musi przegrać. Sztuką jest umieć przegrać z honorem i później wyciągnąć wnioski do przyszłej kariery. Oczywiście, że tak. No myślę, że osoba Wojtka Bartnika, który jako no, ostatni zdobył ten medal olimpijski w Barcelonie, 92 rok, troszeczkę brakuje do 30, a 30 lat czekać to jest naprawdę chyba bardzo długo. Ja wiem i tutaj chwała Wojtkowi, że znajduje czas, że jako wzór pokazuje się na takich imprezach, bo dzisiaj jest przepiękna pogoda, weekend, a on jest tutaj z tymi ludźmi. Bardzo ładna postawa i tylko naśladować.
Panie Zbigniew, piękne dzięki. Nie zabieram czasu, bo na pewno się będzie działo w ringu. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie, zakończony przed chwilą pojedynek. To walka nierozstrzygnięta. Nagrodę lecza Marek Badyja. Kurde. O wilku mowa, można by powiedzieć. Rozmawialiśmy tutaj z panem doradcą do spraw sportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o twojej osobie. Wojciech Bartnik, witam cię serdecznie, dzień dobry. Jesteś tu rozrywany, ale dla boksera Ork zawsze znajdziesz czas. Dla mnie to jest bardzo miłe, że spotkałem wielu znajomych. Mareczka, Matyję, z którym jestem związany od dziecka, że tak powiem, który już szykuje się do walki i już go motywuje do tego, żeby pokazał ze stępniem wspaniały pojedynek. Walka blisko. Walka blisko, 5 tygodni. Zostało niewiele pracy. Jak postrzegasz to przedsięwzięcie, które tutaj Adrenalina Wrocław zorganizowała? Nie no, ja myślę, że to jest bardzo dobry jakby krok po to, żeby ta młodzież, te dzieciaki miały gdzieś się rozwijać. Ja mówię tak, boks jest niesamowicie trudną dyscypliną. Jeżeli ktoś ma charakter taki, że tak powiem, jak ja miałem, czyli byłem łobuzem, to tylko do boksu. A jeżeli jest grzeczny, to niech sobie idzie na inną dyscyplinę. Jest tak wiele teraz możliwości, niech gra w piłkę, gdzie można dobrze zarobić. A w boksie, tak jak mówię, no to jest dyscyplina dla ludzi, powiedziałbym, wyjątkowych. Ile jeszcze będziemy czekać na twojego następcę, co najmniej? Widzę takiego w ringu. No, teraz... Niesamowite. Być może. A tak naprawdę, to tak, mówisz, tak, że w tym wieku to są twoi następcy dopiero? 27 lat już jest oczekiwania. To jest niewiarygodne wręcz. Jak pomyślę, gdzie bardzo blisko był Andrzej Rżany zdobycia medalu, blisko był Tomek Borowski. Oni byli bardzo blisko, bo tak naprawdę oni tych walk nie przegrali. No Andrzeja Rżanego do dzisiaj boli właśnie, że tam... Ta komunikacja z narożnikiem, że była, no, brakło coś. Brakowało czegoś, tak, ja też żałuję. Mówimy o komunikacji, bo Andrzej miał jeszcze siły i mógł zrobić, szarpnąć jeszcze, żeby ten... Ja podobną walkę przegrałem z Duńczykiem po dwóch wspaniałych walkach, gdzie wygrałem z mistrzem Azji i już miałem medal na Mistrzostwach Świata. No ale co, jak zaboksowałem... że tak powiem, pajacowałem, bo oszczędzałem się na półfinał z Felixem Savonem. Nie można tak, trzeba podać siebie wszystko po prostu. To są walki tak ważne, tak istotne, a szczególnie walki na Igrzyskach Olimpijskich. Niech młodzież to słucha. Tak jest, niech słucha. Nie ma odpuszczenia, nie ma myślenia. Słuchajcie, najpierw zróbmy. Boks, jeżeli chcecie robić boks, chcecie uprawiać boks, to musicie mieć kondycję na 15 rund, tak jak miał Dariusz Michalczewski, bo to jest wielkie słowo i wielki wzór naprawdę do naśladowania. Lewa ręka, czyli szkoła Papy Sztama, kondycja Dariusza, można patrzeć, wiara, zaangażowanie Tomka Adamka. Dokładnie. No to serce. Wojciecha Bartnika. Niezłomna zresztą. No po prostu trzeba naprawdę, żeby być dobrym pięściarzem, to trzeba trenować nie 5 razy w tygodniu, nie 7, tylko myślę, że 8-9, naprawdę. Mimo to, że tydzień ma tylko 7 dni. Kiedyś ktoś powiedział, mówi, jak można trenować 8 razy w tygodniu. Skoro tydzień ma 7 dni, a wy no to zastanów się. No 9, 8 dnia nie wykombinujemy. Gdzieś trzeba było machnąć drugi trening. Oczywiście. Ale czasami trzeba 3 treningi zrobić nawet. Wojtku, moje słowa uznania, jeżeli chodzi o twoje zainteresowanie. I moja wielka prośba. Jest tutaj Mariusz. Bardzo bym prosił, żeby zorganizować tutaj do naszego studia również z moją prośbą. Obojętnie, przerywamy i rozmawiamy. Także jest Mariusz Sędrowski i tutaj na pewno chętnie podzieli się z naszymi uwagami
i ze swoimi uwagami. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja od razu chciałbym zakomunikować, ale to był jedyny pięściarz, który jeździł miesiącami na sparingi do kogo? Do Gołowkina. On jeździł do Gołowkina, robił z nim takie sparingi, że nikt nie wytrzymywał, a Mariusz jeździł. Mariusz pół domu wybudował za pieniądze, mówię poważnie. Gołowkina? Tak, bo Gołowkin mu płacił za to, że Mariusz był wymagającym był sparing partnerem. Mariusz się tego nie bał, gdyby go lepiej poprowadzono. Ale zapytano o to Mariusza. Byłby mistrzem świata. Ale będzie świadkiem. Ja wiem po prostu... Nie, no wiesz, jak się to kręci. Tak, oczywiście. Wojteczku, moje dzięki. Dziękuję. Serdecznie bardzo... pozdrawiam Państwa, młodych adeptów. Tak jak powiedziałem, jeżeli uważasz, że 4 razy w tygodniu, 5 razy wystarczy trenować, to zmień dyscyplinę. A powiedział to ostatni medalista, Barcelona 92 rok, Wojtek Bartnik. Waga 81 kg, Espinoza bodajże, Kubańczyk. Walka wygrana no, z Espinozą. Ocenę majem przegrałem, ale pół roku później odwieńczyłem mu się i zwycięstwo. Zrewanżowałem się. Tak, zrewanżowałem się, wygrałem. I to zdecydowanie. Wojteczku, jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam. A tutaj, jak widzimy, Szanowni Państwo, no, te duże tuzy przy aplauzie wrocławskiej publiczności, masa, no, nie ukrywam, nie więcej na pewno jak 40 kg. Oczywiście nie liczę sędziego ringowego, tej dwójki. Ten pojedynek oczywiście jest również walką pokazową. No tutaj można by powiedzieć, pomimo naprawdę jakichś takich spraw czysto medycznych, trenerzy, oczywiście za zgodą rodziców, zaznaczam, że takie walki pokazowe toczą się tylko i wyłącznie za zgodą rodziców. Bo no niestety nasze prawo jest tutaj troszeczkę w tyle, ale myślę, że to już niebawem wielkie wyzwanie na pewno dla zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, aby nasza młodzież miała równe szanse w walkach już ringowych właśnie z Europą. Mówię z Europą, nie mówię o świecie, nie mówię o Kubie, nie mówię o państwach azjatyckich, ale tam właśnie takie dzieci toczą pojedynki i nikomu to nie przeszkadza i wyrastają naprawdę na wielkich sportowców i medalistów olimpijskich. A pamiątkowe nagrody łączące wręcza profesor Jan Kosendia. A nagrody dla tej dwójki wręcza Jan Kosendiak, inżynier informatyk, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
wielki pasjonat lekkiej atletyki, później trener pierwszej klasy. Były wieloletni wykładowca AWF-u Wrocław, a także profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wielki, wielki pasjonat boksu. Proszę Państwa, przechodzimy do pierwszej walki punktowanej. Pojedynek ten w ringu poprowadził arbiter Filip Stefański, Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski. Punktować będą sędziowie Wiesław Andrzejczak, Waldemar Wodziński, Cecylia Kubliska, czas Łukasz Sieprawski. A z nami właśnie ta osoba, przed którą, o której powiedziałem w zasadzie wszystko, panie profesorze, gdzie był pan w ringu, pan Jan Kosendiak, wielki znawca sportu, sympatyk boksu. Panie profesorze, proszę powiedzieć coś ciepłego o boksie jako naprawdę człowiek światowy i bardzo mądry w tym temacie. No dziękuję za takie miłe słowa. Cóż mogę powiedzieć ciepłego? Jak miałem 10 lat, to oglądałem finały Mistrzostw Europy w boksie w Moskwie w 1963 roku i od tej pory jestem kibicem tej dyscypliny sportu. Widziałem mnóstwo walk, wiele meczów międzypaństwowych. Współpracowałem z trenerem Przesławem Ptakiem przed igrzyskami w Moskwie, potem z trenerem Buczyńskim i trenerem Rutkowskim. Proszę Państwa, boks jest wspaniałym sportem, ponieważ boks kształtuje charaktery ludzi. I znam wielu znakomitych zawodników, którzy dzięki boksowi właśnie ułożyli swoje życie, poradzili sobie w życiu, zdobyli wykształcenie, jakąś pozycję w życiu zdobyli. I teraz bardzo jest mi miło, że spotykam starych mistrzów i z reguły są to ludzie, którzy mają udane, szczęśliwe życie. Także pozdrawiam wielu z nich, bo pamiętają mnie. Ale pan jako... z panem Kazimierzem Adachem na przykład. Dokładnie, pan jako człowiek, który był bardzo blisko w jego edukacji umysłowej, w sensie pobierania nauk na właśnie na Akademii Wychowania Fizycznego, po prostu no, jest świadkiem na to, że można pogodzić naprawdę wielką naukę i wielki sport. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można i wielu wspaniałych sportowców pokończyło studia, pokończyli kursy instruktorskie, trenerskie. To jest bardzo ważne, żeby się kształcić w trakcie kariery sportowej, dlatego że jeżeli ktoś nawet osiąga duże sukcesy w sporcie, no to w pewnym momencie gdzieś się to kończy i tacy sportowcy bardzo często zostają w pustce pewnej, bo to tak, nie ma kolegów. Bo nie ma kolegów. Nie ma czasu na kolegów. Nie ma czasu. Nie ma kolegów ze studiów, ze szkoły, bo się nie uczył. I nagle ma człowiek ponad 30 lat, kariera się kończy i zostaje pustka. I nie wiadomo, co z tą pustką zrobić. Coś tam trzeba zrobić. Natomiast wielu sportowców bardzo już w tej chwili, w obecnych czasach, bardzo rozsądnie planuje tą karierę. Znajdują czas na kształcenie się, próbują swoje miejsce gdzieś odnaleźć potem w życiu. I w tej chwili chyba coraz mniej jest takich sytuacji, gdzie wybitni sportowcy nie radzą sobie po zakończeniu kariery sportowej. W tej chwili są już ludzie, którzy im w tym pomagają. To już nie tak jak kiedyś było. Kiedyś było bardzo często tak, kończyła się liga, kończyła się kariera i gdzieś kogoś zostawiano w tej pustce i zostawał sam, bez wykształcenia, bez zdrowia czasami. Bo... To jest wszystkim najgorsze, że powiedzmy te najpiękniejsze chwile życia człowiek poświęcił jako ten sport, który bardzo kochał, a po drodze jakoś zapomniano właśnie o i raz na pomocy. Szczęście, i... Na szczęście takich przypadków chyba nie jest zbyt dużo. I właśnie tam. Ale bywały. Bywały oczywiście. Natomiast dla tej młodzieży, którą tutaj widzimy, która tutaj się pokazuje na ringu we Wrocławiu, dla tych młodych ludzi właśnie jest bardzo ważne, żeby umieli to połączyć. Sport jest bardzo ważny, sport dużo daje, ale ważne, żeby to, co uzyskają dzięki sportowi, przełożyć też na swoje życie i żeby nie zaniedbać kształcenia się, żeby nie zaniedbać rozwoju, bo sport gdzieś tam w tym życiu stanowi jakąś tam część tylko tego życia. Panie profesorze, a najprzyjemniejsze przeżycie w hali gwardii? We Wrocławiu? We Wrocławiu, dokładnie. Tu Krupnicza bodajże ulica? Na Krupniczej, oj, w hali gwardii. Mistrzostwa Polski bywały? Bywały bardziej w hali ludowej, czyli hali stulecia obecnie. I pamiętam Mistrzostwa Polski we Wrocławiu
z latach 70., bodajże w 74. roku to były mistrzostwa. Ostatni tytuł zdobyty przez mojego świętej pamięci przyjaciela Wiesława Rutkowskiego. To był jego 10. tytuł mistrza Polski. Zresztą tytuły wtedy zdobyli z Wrocławia chyba Strasburger, Pacuszka i także Wrocław też... Pamięć komputerowa. No ja tam te czasy lepiej pamiętam jak te ostatnie, dlatego że... Były emocje i to zostaje zakodowane na twardym dysku. Nie ma tych sukcesów w tym boksie olimpijskim. No dokładnie, jest głód. Bo teraz mówimy bardziej o boksie zawodowym, można dyskutować o tych zawodnikach. No Wrocław tutaj przoduje, myślę, w Polsce, jeżeli chodzi o samych edukujących się pięściarsko zawodników startujących w boksie zawodowym. Masternach, Wojtek Bartnik, tutaj Zandukeli, te osoby, które są tu również dzisiaj. Matyja. No, Matyja, dokładnie. Moi studenci prawie wszyscy. No, proszę Państwa. Ale spotkanie z nimi naprawdę jest sympatyczne, na 100%. No jest sympatyczne i no w końcu mnie tu zaprosiła moja studentka, pani Katarzyna. Kasia, dokładnie. No to zaprosiła mnie tutaj, żebym przyszedł No i nie odmówiłem. Ja też nie odmówiłem. Nie można odmówić. Nie można odmówić, bo takie imprezy są ważne dla tej młodzieży, bo oni tutaj widzą przedsmak tego, co ich może gdzieś w przyszłości czekać, że to są te emocje, to jest ta oprawa, to jest bardzo ważne. I podejrzewam, że wszyscy ci, którzy tutaj dzisiaj występują, będą dalej kontynuować swoją karierę. Czy będą mistrzami wielkimi, nie wiadomo, bo no niestety no nie każdy może być tym mistrzem, prawda? Ale takie imprezy, jeżeli będziemy organizować jak ta dzisiejsza, na pewno w tym będą bardzo, bardzo pomocne. Jest to bezwzględnie konieczne wręcz. Zresztą w dobie teraz internetu, transmisji internetowych i tak dalej, to też przekaz do widzów jest ułatwiony. O wiele łatwiejszy, dokładnie. Oczywiście, że tak. Także no, bardzo mi miło, że tutaj jestem, że pan zechciał ze mną... Dla mnie wielka przyjemność, a dla naszych widzów na 100%. No dziękuję bardzo, ja pana też pamiętam, jak pan sędziował jeszcze walki amatorskie. Teraz też. Teraz pan sędziuje walki głównie profesjonalne. Przede wszystkim. Obserwuję też ten boks profesjonalny, bo to też jest swego rodzaju ciekawe widowisko. Dzisiaj jest walka Joshua, no. Którą żyjemy wszyscy na pewno. No, chyba tak, bo w wadze ciężkiej, w tej super ciężkiej, można powiedzieć, no nie ma w tej chwili takiej postaci, która by jednoznacznie tak dominowała, jak to było to w czasach Tysona czy Lennoxa Lewisa, prawda? Nie ma takiej gwiazdy. No, nie mówiąc o Muhammadzie Ali. No, ach, to są w ogóle czasy. Ikona. Ikona, tak jest, tak. No zobaczymy. A potem jak Joshua wygra, to ciekaw jestem, z kim będzie dalej, bo to też jest jeszcze. Tutaj zbyt dużo układanki jest w tych koronnych wagach, bo takie oczekiwania, no a nie ukrywajmy, że tą kupeczkę z dolarami do zgarnięcia jest coraz większa. Jest coraz większa, ale i ona będzie, a oczywiście gdzieś się to kończy, gdzieś są te granice, ale ludzie chcą oglądać walki prawdziwe, a w boksie zawodowym jest dużo takich, pan sam dobrze wie, no, prawie że układanych, bo jeżeli ktoś sobie wybiera przeciwnika, i wiadomo, że 15 pierwszych walk musi wygrać i mu dobierają takich, których ma po prostu... Żeby się rozkręcił, no to ludzie tego specjalnie nie lubią oglądać, a kibic lubi, jak jest wszystko serio. Naturalnie i wychodzi dwóch, wygrywa lepszy. Bez kitu. Panie profesorze, serdecznie dzięki. Dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję. Ja się mógłbym długo opowiadać godzinami, bo to jest, tak jak mówię, ja byłem trenerem lekkiej atletyki. 20 lat pracowałem jako trener lekkiej atletyki. Tak, trener pierwszej klasy. Tak jest, ale boks jest taką dyscypliną moją, jak gdyby drugą, której ja kibicuję zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Jeszcze raz dzięki. A tutaj, tak jak Państwo widzą, na naszym podglądzie Mięgocz Kinga, Imperium Boxing Wałbrzych, Izabela Rozkoszek, Garda Gierałtowice toczą zacięty bój. Izabela Rozkoszek, medalistka
mistrzostw Polski juniorek w tym roku. W świetnej końcówce. Nagrody walczący zawodniczą wręczy przedstawiciel grupy Tynek z Boxing Promotions, którego serdecznie witamy, Mariusz Koniczyński. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Filip Stefański, sędzia klasy AIBA, dzisiaj z plakietką Polskiego Związku Bokserskiego. Trzy gwiazdki, no to już naprawdę wysoki poziom sędziowania. Jeden z młodszych sędziów Polskiego Związku Bokserskiego, a prezentujący naprawdę już, no nie ukrywajmy, olimpijską formę i klasę. Runda trzecia. I trzecie decydujące starcie pojedynku w kategorii wagowej 51 kg. Kinga Mięgoć i Izabela Rozkoszek. Ta walka już jest walką punktowaną. Ach, piękny lewy prosty, poprawka prawym, świetnie. Zawodniczki z Gierałtowic. No, temperatura w hali wielofunkcyjnej AWF-u Wrocław naprawdę bardzo gorąca. I tutaj nie ukrywam, że przygotowanie kondycyjne tak zawodniczek, jak i zawodników tutaj no, budzi podziw. Chociażby te dwie dziewczyny absolutnie nie widać oznak jakiegoś dużego zmęczenia w ich akcjach. Tym bardziej, że jest to trzecie starcie tego pojedynku. I za moment werdykt sędziowski. No na pewno tutaj zawodniczka z Gierałtowic była zawodniczką dokładniejszą, punktującą zdecydowanymi ciosami prostymi, w szczególności lewy prosty. Ale również wielkie, wielkie brawa dla Kingi Mięgoć. No tutaj wcale nie sugeruję werdyktu sędziowskiego absolutnie. Zobaczymy i z ciekawością czekam na panie i panowie, zakończono przed chwilą pojedynku. Jednogłośnie na punkty
zwyciężyła zawodniczka z narożnika niebieskiego Izabela Rozkoszek. Jednogłośne zwycięstwo Izabeli Rozkoszek. Niebieski komplet. A wręcza nagrody nasz niedawny gość, pan Mariusz Konieczyński, dyrektor grupy zawodowej Tymex Boxing Promotion. Dziękujemy bardzo. Zmiana od strony sędziowskiej. Następny pojedynek w ringu. Poproszę się o arbitrem Waldemar Wodziński, Śląski Związek Bokserski. A do ringu zapraszam przedstawicieli grupy wiekowej młodzieżowej. Kategoria wagowa do 54 kg. Narożnik czerwony. Iwan Kucharenko, UKS Adrenalina, Boxing Club Wrocław. A przed nami kolejny pojedynek, kategoria wagowa 54 kg. Grupa wiekowa Młodzik, czerwony narożnik Iwan Kucharenko, Adrenalina Boxing Club Wrocław, a jego rywalem Pradler Izzy, Ultimat Jabłonec Czechy. Narożnik niebieski, Pradler Izzy z Jabłonca z Czech oraz niesamowicie smukły i wysoki reprezentant Adrenaliny Boxing Club Wrocław, Iwan Kucharenko. Tak jak mówiłem, jest to grupa wiekowa Młodzik, kategoria wagowa 54 kg. No widzimy, jakie szczuplutkie nóżki, oczywiście jeszcze szczuplejsze ręce, ale niesamowicie długi i tutaj widać już podstawy treningu bokserskiego, sprężysty lewy prosty, teraz no wyrzucił ten prawy sierp, który z łatwością doszedł do głowy Czecha. O, troszkę te ręce zbyt nisko. Och. I dynamika ciosów Kucharenki również duża. No Kucharenko na pewno tutaj postawił na żywioł, na atak. Czuje się naprawdę pewnie w tym ringu.
ściela bardzo mocnymi ciosami, tym bardziej, że Czech tutaj ma troszeczkę źle dopasowany kask i ten kask mu się cały czas obkręca, można by powiedzieć, wokół głowy, tak jak w tym momencie. Runda druga pojedynku Kucharenko-Pradler. No pierwsza runda, można by powiedzieć, bez historii, ale myślę, że Czech zdecyduje się na bardziej. Na akcje ofensywne. Trener już chyba poprawił mu ten zbyt luźno upięty kask. No siłą tutaj Kucharenko po prostu spycha do lin swojego przeciwnika i tam próbuje lokować ciosy z dołu. No przy jego zasięgu rąk na pewno ma utrudnione zadanie. I koniec starcia drugiego. Podobny przebieg wydarzeń jak w rundzie pierwszej. No na pewno jeszcze tutaj dużo czasu i dużo ciężkiej pracy przed Kucharenką, no ale te podstawy przynajmniej w tym pojedynku ma do tego, aby no, może troszeczkę nonszalancko boksować, ale jest zawodnikiem bardziej zdecydowanym, dokładniejszym. No widać to gołym okiem i tutaj nie ma żadnych wątpliwości ani jakichś takich obaw, by Czech mógł tutaj mógł zagrozić w jakimś elemencie sztuki pięściarskiej.
Koniec pojedynku. Pojedynku w grupie wiekowej młodzik, kategoria wagowa 54 kg. Iwan Kucharynko, Adrenalina Boxing, klub Wrocław i Jiří Pradler z Jablonca, Czechy. Dekoracji z pamiątkowymi nagrodami walczących. Panie i panowie, zakończony przed chwilą pojedynku. Jednogłośnie na punkty zwyciężył one point by unanimous decision. The red corner, Iwan Kucharynko. Oczywiście Iwan Kucharynko zwycięzcą tego pojedynku, ale tutaj Czech też tanio skóry nie sprzedał. Może być na pewno zadowolony ze swojego występu, no wiadomo, nie do końca, ale po prostu to doświadczenie, które uzyskał we Wrocławiu, na pewno wpłynie na postawę w jego dalszych pojedynkach. I proszę Państwa, przechodzimy do następnej walki. Walki, którą w ringu poprowadziła Cecylia Kulińska. Kategoria wagowa do 51 kg, grupa wiekowa seniorki. Narożnik czerwony, zawodniczka UKS Adrenalina Boxing Klub Wrocław. Panie i panowie, Aleksandra Godlewska. Aleksandra Godlewska. I szał na trybunach, reprezentantka Adrenaliny. A jej rywalką Marta Kochańska. Copacabana Konin. Walka seniorek w kategorii wagowej 51 kg. Aleksandra Gogolewska, narożnik niebieski, zawodniczka żywiołowa Copacabana Konin. No, żywiołowa dziewczyna z Wrocławia. Możemy się tutaj spodziewać ostrej zmiany, szybkich ciosów. Marta Kochańska, klub sportowy Copacabana Konin w narożniku niebieskim. I sędzia ringowy tego pojedynku, pani Cecylia Pudlicka. Trzy kobiety w ringu. Jedna ma trzymać to wszystko w ryzach, a jest nią właśnie pani Cecylia. A zobaczymy, jaki tutaj poziom nam zademonstrują obydwie tygrysice, które tutaj zaczęły z wysokiego C, można powiedzieć. Dobry lewy prosty zawodniczki z Konina.
No sprytnie tutaj Marta Kochańska wyprzedza akcję Gogolewskiej. Ale Ola tu również, mając niesamowity doping publiczności, zaczyna demolować swoją rywalkę. Zaczęły naprawdę bardzo mocno i bardzo ostro. I z jednej i z drugiej strony jest to dopiero pierwsza runda. Zobaczymy, jak będzie sprawa kondycyjna i u Oli, jak również i u Marty. Tu widać już, że Marta Kochańska troszeczkę zaczyna, mówiąc boksersko, puchnąć. Prawy sierpowy Gogolewskiej. I jeszcze jeden bardzo mocny cios, prawy, na troszkę zachwiałą Kochańską. I tutaj pani Cecylia jak najbardziej słusznie i zdecydowanie wkroczyła do przerwania pojedynku na 8 sekund. Koniec rundy pierwszej. Brawo, brawo. Naprawdę podoba się pojedynek publiczności, a myślę, że i Państwu również przypadł do gustu. Obydwie dziewczyny bardzo, bardzo dynamiczne i prezentują tutaj mocny i męski boks. Cecylia Budnicka. A proszę Państwa, po zakończeniu tej walki głowę zawodniczki do ogłoszenia, że ten ring wygrywać będzie Wojciech Bartki. Ring wolny. Druga. Runda druga pojedynku Aleksandra Gogolewska i Marta Kochańska. Otwarcie obydwie zawodniczki miały naprawdę imponujące, ale im dalej w las, tym no, można by powiedzieć więcej przeszkód, szczególnie dla Marty Kochańskiej w pierwszej rundzie, która zaczęła się spóźniać. Aleksandra Gogolewska tutaj w tym dusznym i parnym powietrzu w hali AWF-u Wrocław dysponuje większym zasobem sił tutaj, w szczególności z początkiem rundy. Doskonały lewy prosty i jeszcze raz powtórka z lewym prostym, tym razem poprawka prawym. Kapitalna seria, prawy hak, lewy sierp, jeszcze raz prawy hak, lewy sierp. No cztery ciosy, które wstrząsnęły to bardzo mocno Martą Kochańską. Świetne są w szczególności te ciosy bite z dołu przez Aleksandrę Gogolewską. Kolejne mocne ciosy lokuje Gogolewska na głowie
zawodniczki z Copacabany Konin, ale ta również wielką ambicją i zaciętością nie chce ustępować swojej rywalce i w drugiej rundzie również mamy bardzo ciekawy pojedynek. No, troszeczkę ta fryzura wyszła spod kasku Kochańskiej. Włosy po prostu, no musi tutaj trener. Bardzo mocny cios na dół. Gogolewskiej. I ostatni zryw Koninianki. No mocno osunęła się, no tak bezwładnie można powiedzieć, po narożniku niebieskim reprezentantka z Konina. Trener Kasprzak tutaj bardzo mocno wiruje tym ręcznikiem, aby jak najwięcej chłodnego, na tyle chłodnego powietrza, które tutaj trudno znaleźć. Trzecie starcie i tutaj ani jedna, ani druga nie myśli absolutnie o odpuszczenie tego pojedynku, pomimo że dwie rundy na pewno sędziowie wypunkterowali dla reprezentantki z Wrocławia, Aleksandry Gogolewskiej. Niesamowicie niebezpieczna, ale również niesamowicie dynamiczna i silna jest Aleksandra Gogolewska. Widać to po sprężystości jej ciosów. Proszę, ten prawy taki, no można by rzec, bomba wylądowała na głowie Marty Kochańskiej. Ciężkie, ciężkie chwile przeżywa Kochańska od samego początku tego starcia. Kolejne ciosy z dołu, tam się spustoszenie w gardzie Kochańskiej. No i wreszcie trener Kacprzak zabawi się może we fryzjera, ale na pewno nie skróci włosów swojej reprezentancy. No po prostu wciśnie pod ten kas, żeby to wyglądało w miarę uporządkowane włosy. Podrywa się jeszcze w tym pojedynku Marta Kochańska. Dawaj, dawaj, dobrze. Przestrzeliła teraz trzema ciosami prostymi Kochańska. Bardzo dobra rotacja Gogolewskiej. No drugi oddech można by powiedzieć, że złapała Marta Kochańska. Bardzo dobre starcie w jej wykonaniu. Nie widać już tej dynamiki u Aleksandry Gogolewskiej. I ostatnie 10 sekund pojedynku.
No chciała zaszaleć. Brawa, brawa dla obydwu zawodniczek. A szczególnie tutaj słowa i szacun dla Marty Kochańskiej za trzecią rundę, chyba najlepszą w jej wykonaniu. Można by powiedzieć, zatkało Aleksandrę Gogolewską w rundzie trzeciej i to bardzo sprytnie chciała wykorzystać reprezentantka Konina. Panie i panowie, zakończony przed chwilą pojedynku, jednogłośnie na punkty, zwyciężyła zawodniczka z Narożnika Czerwonego, Aleksandra Gogolewska, okres Akademia Boksingu Wrocław. Aleksandra Gogolewska, triumfatorka w kategorii wagowej 51 kg Olu. Który to był dzisiaj twój pojedynek? Który? 16-17, straciłam rachubę. A jak długo trenujesz? Oj, miałam pewną przygodę, małą kontuzję kręgosłupa, no i wróciłam po niej, no ale generalnie z klubem Adrenalina Boxing Club jestem związana od 2012 roku. No to pięknie. To jest twój pierwszy sezon w seniorkach, czy...? Nie, ja już jestem w wieku, gdzie na młodzieżówkę się nie łapie. No to ja wiem. A naprawdę twoja uroda jest tak młoda, że ja myślałem, że to juniorka wyszła to do ringu. Wszystko dzięki temu, że jestem weganką i serdecznie pozdrawiam wszystkich weganów. No to jest też prawda. A była naprawdę, było widać tą dynamikę i twoją siłę, szczególnie w pierwszych dwóch rundach było ekstra. W trzeciej trochę przytkało chyba. Kończymy już sezon tą galą, odpoczywamy, ładujemy bateryjki i w sierpniu ruszamy. No to fajnie. Na akademickie mistrzostwa? Nie, niestety nie studiuję, ale już pracuję. Ale już pracuję. I kochasz boks? Oj, oj, zaczęło się od kickboxingu, skończyło się na boksie. No, powiem szczerze, miałem zadać to pytanie, bo twój charakter tutaj emanuje taką naprawdę ikrą, takim zacięciem, taką złością sportową. Od samego pierwszego wejścia mówię, ona gdzieś tam mieszała nogami. Było. Oczywiście w ringu. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska, tam też mieszałam, ale tańczyłam boksersko. Ale nie, tak generalnie to ze sportami walki jestem związana już od 9 roku życia. Karate, capoeira, kickboxing. Dużo się działo. Ale twoja uroda nie ucierpiała. Oj, tak teraz patrzę chyba, z bliska. Chyba, nie wiem. Nie wiem, gwarantuję ci. Dziękuję serdecznie. No. Olunia, jakie plany na przyszłość? O, trenujemy, rozwijamy się. Wiadomo, w środku. To co widzisz? Nie, za wcześnie. Ale jeszcze zawojuję. Ale następna olimpiada? Myślę, że możemy pomyśleć o tym. No. Naprawdę proponuję ci pomyśleć. Masz talent, masz tą charyzmę, która cechuje ludzi walki. A moje gratulacje. Dziękuję. Za piękny pojedynek. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. No naprawdę sama radość rozmawiać z takimi kobietami, które jedzą rośliny, a mówiąc popularnie, kopią jak koń. Ale tutaj teraz już konie, przepraszam bardzo, to nie była ujma. W ringu Iwaniuk Gracjan, Adrenalina Boxing Club Wrocław,
Czerwony komplet, Dmytruk, Mikołaj, MUKS, Widzew Łódź. Spójrzmy na ten pojedynek, bo obydwaj bardzo ostro zaczęli. Kategoria wagowa 69 kg. Sędzią ringowym tego ciekawego zapowiadającego się pojedynku jest pan Wiesław Andrzejczak, sędzia klasy związkowej Polskiego Związku Bokserskiego. Kapitalny lewy prosty Dmytruka. Rewanżuje się prawym prostym Gracjan Iwaniuk. Ach, teraz dał się zaskoczyć Iwaniuk, ale zrewanżował się trzema ciosami swojemu rywalowi. No po prostu ten był już prawie pewny, Mikołaj Dmytruk, że ten prawy sierp zrobił duże spustoszenie. Bezpośredni lewy Łodzianina. Jeszcze jeden lewy bezpośredni. Ach, teraz kapitalny hak. Bardzo dobry pojedynek. Kolejny bardzo dobry pojedynek. Mówiłem, będzie wojna, będzie grzmiało. I naprawdę nic nie przesadziłem. Będą to narożnik czerwony, Magdalena Sochowicz, Łukasz Zagrana, Nina Dobrzyń, Wrocław, narożnik niemiecki, Justyna Paradowska, MUKS, Widzew Łódź. Pojedynek ten w Wilno doprowadził arbiter Łukasz Sieprawski. Punktowo czwartą sędziowie Cecylia Kurnicka, Filip Stefański, Waldemar Nodzieński. Czas Wiesław Andrzejczak. Ringwolę. Przed nami drugie starcie pojedynku Iwaniuk Dmytruk. Kolejny bardzo mocny cios Widzewiaka. No usiadł Dmytruk na zakrocznej nodze i strzela tymi ciosami i bardzo celnie teraz kapitalny taki na dół cios wylądował. Kapitalny lewy hak, prawy sierp. No tutaj te ciosy mają na pewno swoją wagę w wykonaniu Mikołaja Dmytruka. Szczególnie tutaj, w tej rundzie. Widać zmęczenie już u obydwu zawodników. A przykładem tego był ten prawy sierp.
Nie odpuszcza, nie odpuszcza Iwaniuk. A nie ukrywam, że tutaj Dmytruk już rzuca tymi pięściami, które jakoś tam bezwładnie jeszcze, ale wchodzą. I nic się nie stało. Ciężko oddycha reprezentant Widzewa Łódź, ale strzelił teraz bezpośrednim lewym sierpem. Nie wykorzystał tego silnego zamachu, który po prostu prawie że obrócił wokół własnej osi. Niesamowicie, niesamowicie zmęczony Dmytruk rusza w wielkim. A na naszym stanowisku mini studia pięściarskiego we Wrocławiu w dniu dzisiejszym Marek Matyja. Witam cię, Marku, dzień dobry. Witam serdecznie. Mareczku, widzę, forma chyba jest olimpijska, buzia uśmiechnięta, cera nienaruszalna prawie. Jakie plany na najbliższą przyszłość? 6 lipiec, walka w Rzeszowie z Pawłem Stępiem. Forma jest, bo już mocno zacząłem przygotowania. Od poniedziałku zaczynam sparingi. Działamy. A ty jeszcze bez sparingu było. Jeszcze bez. No. A prognozy jakie? No, zerowe konta u Stępnia. No to już będzie, no to już będzie z jedynką. Minus. Z jedynką w tył. Z jedynką po przegranej. Po przegranej oczywiście. No, twoje prognozy nie mogą być inne. Twoja wiara naprawdę jest to imponująca. Po to wziąłem tą walkę, żeby pokazać wszystkim, że na wiele mnie stać jeszcze i że wygram z Pawłem. No ale teraz już całkiem poważnie, nie będzie to łatwa walka na 100%. Tak, to bardzo dobry zawodnik, ale ja mam swoje atuty, wiemy, co zrobić, żeby z nim wygrać i teraz trzeba to przełożyć do ringu. Wiem, że on jest solidnym zawodnikiem, który ma swoje dobre rzeczy i też ma swoje mankamenty i to będę wykorzystywał. Ty na pewno masz tam do przeglądu kilka i przeglądasz jego występy do tej pory, bo jest to dostępne i dalej przygotowania z Wojtkiem Martinkiem? Nie, przygotowania od poniedziałku jadę do Warszawy i z trenerem Fiodorem będę przygotowywał się już konkretnie pod Pawła, zaczął sparingi, bo wcześniej też co jakiś czas przyjeżdżałem do Warszawy, żeby potrenować z trenerem, ale też zajmuję się tutaj. Całym cyklem przygotowania ciebie do tego pojedynku prowadzi Fiodor. Tak. No to myślę, że lekcje są bardzo pracowite, a zarazem i udane oczywiście. Taktycznie i siłowo wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Ma być gaz i efekt ma być 6 lipca w Rzeszowie. Ciekawa gala się tam zapowiada, nie ukrywajmy. I tutaj również kilka dobrych zestawów tam. Jeżeli chodzi o sprawy takie całkiem prywatnie, zajmujesz się jeszcze czymś oprócz boksu, pracujesz zawodowo? Oprócz boksu to też zajmuję się boksem, czyli prowadzę zajęcia bokserskie dla na razie osób komercyjnych. Nie mogę się zająć grupami takimi stricte młodzieżowymi i tak dalej, ponieważ nie jestem systematyczny. Mam przygotowania pod walkę, wtedy zostawiam te grupy, ale cały czas w tym boksie uczestniczę i cały czas biorę sobie jakąś dalszą przyszłość. Noc przebiega bez jakichś takich drastycznych snów? Gdzie jesteś wolny od boksu? W czasie snu? W czasie snu chyba tak. Chyba jestem wolny, aczkolwiek trzeba zapytać żony. No może nieraz się zdarzyć, że w nocy robię walkę z ciebie. No to dokładnie tak, ale myślę, że żona nie, do tej pory nie poniosła uszczerbku na urodzie i wszystko jej liczy jest tak samo gładkie jak twoje. Oczywiście. Marku, raz powiedzmy, wesoło rozmawiamy, bo tak trzeba, ale boks to ciężki kawałek chleba.
Oczywiście, oczywiście boks jest jednym z trudniejszych sportów. Trzeba nie tylko być przygotowanym fizycznie, ale i być świadomym, mieć ten przegląd, żeby móc swoją motorykę wykorzystać. Dużo poświęcasz czasu na treningi takie stricte mentalne i żeby ta głowa po wyjściu do ringu po prostu nie zablokowała się. No też. Jeżeli chodzi o psychologa, jeżeli chodzi o te sprawy, naprawdę takie przygotowanie pod walkę również są udziałem w tych, no, nazwijmy to, spektaklach twojej osoby? Akurat nie mam jakiegoś indywidualnego psychologa, aczkolwiek... Mobilizujesz się sam. Mobilizuję się sam, aczkolwiek korzystam z jakichś tam takich rozluźniających zabaw umysłowych typowo. Dokładnie. Siadasz przed komputerem i jakieś gierki włączasz? Może nie przed komputerem, ale przed jakimiś puzzlami czy innymi rzeczami. Czyli nie blokujesz cały czas swojego myślenia? Rozwoju intelektualnego. Też pracuję nad nim. Mareczku, trzymam kciuki. Myślę, że i nasi widzowie również. Dziękuję ci bardzo. Na pewno widzieli państwo trzecią rundę, no tutaj musiałem wykorzystać tę okazję do zamienienia paru słów z Markiem Matyją, no z tego powodu, że naprawdę ta gala w Rzeszowie będzie mocna i będzie się działo. A nasza gala we Wrocławiu przebiega naprawdę bardzo sportowo, to jest raz. Zasłużone zwycięstwo Mikołaja Dmytruka z Widzewa. Łódź, brawo również dla jego przeciwnika, dali po prostu bardzo fajny spektakl. Zmiana obsady sędziowskiej, następną walkę w ringu poprowadzi arbiter Łukasz Sieplarski. A do ringu zapraszam, proszę państwa, przedstawicielki kategorii na kawałek do 65 kg, narożnik czerwony. A z nami Mikołaj Dmytruk po zwycięskim pojedynku. No naprawdę daliście fajny spektakl. Twoje takie jakieś może przytkanie w drugiej rundzie troszeczkę cię zaniepokoiło. Tutaj szczególnie ten cios na zakończenie rundy. Na dolne partie taki troszkę był za niski, ale wszystko opanowałeś, trzecia runda. Możesz być zadowolony i czy jesteś zadowolony? Dzień dobry wszystkim. Naprawdę jestem zadowolony, bo gotowałem się bardzo. Wiem, czy trochę kondycji nie stało, ale w sumie przeciwnik był silny i dziękuję wszystkim. Który to był twój pojedynek? Chyba piąty. Piąty? To ile lat trenujesz boks? Trenuję od września, ale przed tym trenowałem MMA. Ale tu jestem w Łodzi, w szkole sportowej i tam jest tylko olimpijskie wydy sportu. No i czyli nie miałem wyboru, ale w sumie mi się podoba. No ale talent bokserski masz naprawdę. Twoje ciosy, szczególnie w tej pierwszej rundzie, były tak dokładne i mocne, że tutaj nadszarpnęły kondycję twojego przeciwnika na pewno. Dziękuję bardzo. No, trenowałem ciężko, no ale dziękuję wszystkim. Było dużo ludzi, którzy przyjechali ze mną. Naprawdę. Doping miałeś naprawdę fajny. Dziękuję. I teraz najbliższe plany to już wakacje, czy jeszcze jakieś starty? No, na pewno 15 to będą międzynarodowe. Będzie bardzo ciężko, bo to jest trochę inne, trochę ciężkie, no nie trochę, no w sumie bardzo ciężkie. Do nich trzeba gotować, ale nawet pojechać tam to dobra taka propozycja od trenera, żeby pojechał. To jest nawet tam być, to jest już dobre. A dokąd, jeśli można wiedzieć? Wyjazd do? To chyba do 15. 15 są zawody na pewno. Ale w Łodzi czy? Nie, na Wielkopolskiej, gdzieś tam
na Śląsku. A to może Czarne Diamenty? Tak, w Myszkowie. Tak. No to widzimy się. Dobrze, dziękuję. Przyjemnie. Wszystkiego dobrego, naprawdę świetny pojedynek. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Druga pierwsza. I powróciły na ring dziewczyny. Magdalena Sochowicz, Adrenalina Wrocław, narożnik czerwony. Paradowska Justyna, Widzewłódź, narożnik niebieski. Justyna Paradowska, troszeczkę niższa od swojej rywalki. I Magdalena tutaj nie przyjmuje walki w półdystansie. No jakieś tam rozluźnienie kasku. Sędzia ringowy tego pojedynku, Łukasz Sieprawski. Sędzia klasy związkowej. PZB. Bardzo ładne wejścia. 3. Lewy, prawy, lewy w wykonaniu Magdaleny Sochowicz. Teraz kolejny dynamiczny lewy, prosty, również celny. Czeka Sochowicz, czeka na moment, gdzie by mogła się wstrzelić między rękawice swojej rywalki. No w niebieskim narożniku, jak Państwo widzą, tutaj trener zmienił zbyt duży kask swojej zawodnicy. Myślę, że teraz już bez problemu. No teraz bardzo ładnie Sochowicz, szczególnie ten prawy był bardzo efektowny, odchylający bardzo głęboko głowę Paradowskiej. Kolejne celne ciosy w wykonaniu reprezentantki Adrenaliny Wrocław.
Nie może się przebić. Nie może się przebić Justyna Paradowska przez te szybkie i długie, celne ciosy w wykonaniu Magdaleny Sochowicz. No teraz szarpnęła prawym bardzo mocno Paradowska. No Sochowicz tutaj na takim luzie wyprowadza te ciosy. Nie są one może naprawdę bite tak precyzyjnie wzdłuż prawidłowej linii wyprowadzania ciosów prostych. No ale nie ukrywajmy, zaskakują Justynę Paradowską i są bardzo celne. Tak jak i teraz cała seria spadła na głowę przeciwniczki Magdaleny Sochowicz. Jeszcze z doskoku taki kujawaczek z prawej na zakończenie rundy drugiej. Trzecie decydujące starcie pojedynku Sochowicz-Paradowska. Dwie rundy na 100% dla reprezentantki adrenaliny Boksik Wrocław. Czy jeszcze w trzeciej rundzie zmobilizuje się Paradowska do jakichś żywiołowych ataków? No i oczywiście, jeżeli i czy na to pozwoli Magdalena Sochowicz. Kolejne dynamiczne akcje w wykonaniu Sochowicz.
Piękne, dwa lewe proste. Sochowicz. Ostatnie sekundy trzeciego starcia pomiędzy Magdaleną Sochowicz i Justyną Paradowską. Przyjacielski uścisk na zakończenie pojedynku i za moment poznamy zwyciężczynię tego pojedynku. No ja myślę, tutaj sędziowie nie powinni mieć żadnych kłopotów z wytypowaniem zawodniczki lepszej. Panie i panowie, zakończono przed chwilą pojedynku. Jednogłośnie na punkty zwyciężyła zawodniczka zarożnika Czerwonego. Magdalena Sochowicz, jednogłośne zwycięstwo na punkty. Brawo Magdo, a ja postaram się, aby Magda podzieliła się swoimi uwagami dla Państwa i z nami tu. Nagrody wręcza przedstawiciel firmy Delfinus Grzegorz Rudnik. Przed nami następna walka w ringu, prowadzi ją arbiter Filip Stefański. Magdalena Sochowicz, gratuluję pięknej postawy. Twój pojedynek, który w karierze to był? 31. 31. Bilans, rekord? Nie mam pojęcia. Ale na pewno o wiele więcej wygranych niż porażek, tak. Tytuły, które posiadasz? W tym roku zdobyłam wicemistrzyni Polski, w tamtym roku trzecie miejsce i trzykrotna mistrzyni Dolnego Śląska. No to medalistka mistrzostw Polski, co prawda jeszcze bez tytułu, tak. Najważniejszego, ale... Ale już coraz bliżej, coraz bliżej. Coraz bliżej. Jesteś zadowolona z dzisiejszego występu? Mogło być zawsze lepiej, mogła mieć lepszą kondycję, no ale cóż, no niestety jakieś... Przeciwniczka tam... też nie stała i nie czekała. Tak, tak, zgadza się. Ale myślę, że byłam w miarę dobrze przygotowana. Technicznie się poprawiłam, więc na razie nie mam sobie nic do zarzucenia. Dobra szybkość. W moim takiej ocenie, wiesz, tutaj na bieżąco naprawdę te twoje ciosy takie były szybsze, które zaskakiwały swoją rywalkę. Właśnie poprawiłam szybkość i technikę, więc staram się to wykorzystać. Na razie wychodzi i będzie coraz lepiej. Czy uprawianie boksu jako dziewczynie sprawia tobie przyjemność? Tak, tak. Przez boks właśnie stałam się taka cierpliwa, nie stresuję się wieloma sprawami, więc naprawdę boks pomaga. Jeżeli chodzi... Mogę prywatnie coś zapytać? Oczywiście. A jaka sympatia, która jest w twoim życiu? Nie widzi przeszkód? Chyba, że też trenuje. Nie trenuję. Na razie nie posiadam chłopaka, więc nie ma takiego problemu. A kiedy zaczniesz posiadać? To nie mam pojęcia, to wie pan, z czasem. Czekasz na propozycję? Zgadza się. Nie ma co się narzucać. No, oczywiście. Kobiety się powinny szanować. Właśnie, zgadza się. Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chodzi o występy w kadrze Polski, widzisz jakąś, prawda, szansę dla siebie, aby oczywiście, być tą number one? Oczywiście, że tak. Zawsze było to moim marzeniem. Ile lat potrzebujesz? No, za rok będę seniorką, więc będzie trudno mi się przebić, ale myślę tak z 2-3 lata. Czyli jeszcze następny rok jesteś juniorką? Nie, właśnie już przechodzę do Już seniorek. Od nowego tak. roku jest ten najważniejszy okres. Tak, będzie to naprawdę trudne. Czy nie lękasz się przejścia do seniorek? Lękasz się, mówię, nie tak, żeby, wiesz, tchórzostwo tutaj widzieć twoje, ale czy nie masz jakiegoś takiego... No, gdzie byś nie wierzyła do końca w siebie, jeżeli wyjdziesz do seniorki? No wiadomo, zawsze jest obawa przed tym, no bo jednak jak
dostanę przeciwniczkę, która będzie miała, nie wiem, ponad 100 walk i będzie o wiele ode mnie starsza, o 10 lat na przykład. Wiadomo, jest wtedy różnica siły i doświadczenia, to przede wszystkim. No i wiadomo, że jest taki lekki stres, ale trzeba by go przezwyciężyć, tak? Pracujesz nad właśnie tymi rzeczami? Oczywiście, tak, cały czas. Żeby być indywidualnie? Tak, tak, zawsze staram się. Jeżeli chodzi o psychę i tak dalej, te sprawy mentalne takie, tak, odrzucasz to od siebie, wychodzisz do ringu na takim lajcie troszkę. Tak, tak, ale no wiadomo, psychika jest najważniejsza w tym i głowa przede wszystkim zwycięża, więc trzeba być zawsze dobrej myśli, nastawiona na najlepszą opcję, czyli na wygraną, więc no, będzie dobrze. I to powiedziała przyszła mistrzyni Polski seniorek. Zgadza się. Tak, Magda? Zgadza się. Trzymam cię za słowo. Kolejny pojedynek to kategoria wagowa, 64 kg junior, narożnik czerwony, Tomasz Tużański, Adrenalina Wrocław, Wlasiuk Andrzej, widzę w Łódź. No próbuje tutaj Tużański zmieniać pozycję, troszeczkę taki nonszalancki styl, chce zademonstrować, sprowokować myślę swojego rywala do jakiegoś nieprzygotowanego ataku. Nic się nie dzieje, uśliznęła noga Tużańskiemu, no ale rękawice muszą być wyczyszczone przez sędziego ringowego, dobry prawy na dół, teraz bardzo ładny prawy na dół, lewy sierp na górę. Koniec pierwszej rundy. No, runda na pewno ciekawa. Tużański, Tomasz. Bardzo, bardzo. Myślowo dobrze przygotowany do pojedynku. Nie wdaje się jakieś nonszalanckie akcje, które by zagrażały jego bezpieczeństwu. Dłuższy zasięg ramion i tutaj to bardzo skrętnie Tomasz wykorzystuje w tym pojedynku właśnie. Trener pokazuje, że jeszcze oprócz tych ciosów prostych, które Tomek tutaj wyprowadza, spróbować prawy, lewy hak z dołu i później wyjście na górę. Oczywiście z tym dobrym skutkiem. Runda druga przed nami pojedynku. Tużański, Wlasiuk. Dobry prawy prosty, no ale tutaj nie może Tużański absolutnie sobie pozwolić na jakieś ręce na wysokości pasa, bo tutaj bardzo niebezpieczny i silny jest reprezentant Widzewa Łódź, który szuka tutaj swoich rozwiązań z początkiem drugiej rundy właśnie w walce wręcz, można by powiedzieć. Bardzo sprytna, ładna akcja prawym hakiem z dołu Tużańskiego. Dobre, dwa lewe proste w wykonaniu zawodnika Adrenaliny.
No szuka innego rozwiązania mocnymi ciosami Turzański na dół. Bardzo niechętnie przyjmował na te dolne partie Wlasiuk. No coś to obuwie, wydaje mi się, że zelówki już po prostu są nadto wytarte i no nie trzyma but wtedy. Zawodnik uślizguje czy jedną, czy drugą nogą. Bardzo mocny lewy hak. No, ostatnia minuta, chwilę grozy i rozpaczy widać, jak on siada po tych ciosach na dół. Andrzej Wlasiuk. A Tomek Turzański wyczuł te słabości swojego rywala i naprawdę w tej drugiej rundzie szczególnie bardzo mocno kilka razy trafił swojego rywala idealnie, można powiedzieć, na dolne partie. Trzecie decydujące starcie pojedynku: Tomasz Turzański, Andrzej Wlasiuk. Pięknej gali boksu olimpijskiego o Puchar Biura Sportu Adrenalina Boxing Show. Ach, świetna akcja. Przy czym tutaj trochę Wlasiuk. Nie chce już Wlasiuk widocznie walczyć i tutaj sędzia ringowy Filip Stefański jak najsłuszniej liczy i widzi, że te ciosy na dół no zrobiły duże spustoszenie, przede wszystkim wydaje mi się w psychice, jak również w chęci do pojedynku u Andrzeja Wlasiuka. Za chwilę oficjalne ogłoszenie werdyktu, a nagrody w ręczach będą przedstawiciele firmy Warnero, Mariusz Król i Łukasz Król. Szanowni Państwo, zakończone przed chwilą pojedynku przez RSC w trzecim starciu zwyciężył zawodnik narożnika czerwonego Tomasz Turzański, UKS Adrenalina Boxing Wrocław. Za chwilę walka numer 10, a po walce numer 10, proszę Państwa, dodatkowe atrakcje. Pokaz tańca zespołu komicznego Freedance, Maja Koźnik, zwyciężczyni turnieju kategorii duet solo, zawodniczka czy tancerka, mimo młodego wieku już utytułowana. Chwila dla fotoreporterów. I wygląda na to, że ustąpili
zmianą obsady sędziowskiej następny pojedynek w ringu poprowadzi arbiter Wiesław Andrzejczak. Szanowni Państwo, kategoria wagowa do 68 kg drugiej seniory, narożnik czerwony. Tomasz Turzański, wielkie gratulacje. Tomek, bardzo dojrzały boks. Który to był w Twojej karierze już pojedynek? 47. No blisko 50 jubileuszowej. Rekord? Nie liczę wygranych i przegranych. Ale 40 wygranych będzie? Będzie, spokojnie. No to Boże, no to ekstra. Czy tytuły w Mistrzostwach Polski masz już w swojej karierze jakieś? Tak, zdobyłem Mistrzostwo Polski Młodzików. Później niestety w kadetach nie udało mi się zaboksować przez kontuzje i inne różne wypadki. Teraz będę się starał w juniorach znowu zdobyć Mistrzostwo Polski. Znowu coś padło, tak? Tak. Czy szkoła nie koliduje? Troszkę przeszkadza, ale wiadomo, jak się kocha boks, to... Przeszkadza szkoła czy boks? Przeszkadza szkoła. No, zostawmy to, że tak jest. Kwestia, powiedzmy, planów na przyszłość, w sensie kariery, olimpiada, boks zawodowy, jak te tematy? No wiadomo, oczywiście marzenie to jest złoto na olimpiadzie, ale no najważniejsza jest każda kolejna walka w tym miesiącu. Praktycznie co tydzień będę toczył walki jeszcze na turniejach, więc padnie ich trochę. Myślę, że ta jubileuszowa 50 jeszcze wskoczy w tym miesiącu. Przed wakacjami? Przed wakacjami chyba. No to brawo. No. Uczęszczasz do szkoły? Do liceum ogólnokształcącego. Numer 1 we Wrocławiu. O właśnie, to pełna nazwa zawsze buduje. Studia? No tak, oczywiście planuję iść na studia. A WF? Nie, jesteś, raczej nie. Jesteś tu? Obecnie uczę się na profilu matematyczno-fizycznym, więc... Oj, to myślę, mocne kierunki, kochany. No. Banki wszystkie twoje. No oby. Oczywiście, jako pracownik. Tak. I właściciel. No, w przyszłości. Może być tak. No, mam nadzieję. Tomeczku, naprawdę piękny pojedynek. Jeżeli chodzi... Jeszcze jeden bardzo ważny moment. Wyczułeś słabość twojego przeciwnika po ciosach na dół. Realizowałeś to perfekcyjnie i niezmiennie. Tak, oczywiście trener mi dużo podpowiedział. Jak zwykle zresztą. Generalnie pierwsze dwie rundy raczej starałem się bawić. Później już przyspieszyłem tą końcówkę. Trener chciał, żebym skończył, więc myślę, że się udało. Fajnie. Słowo trenera jest święte. Tak. Okej. Okay. Tomeczku, moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I pomyśl o WF-ie. Pomyślę. Również bardzo przyjemna twarz. No i przede wszystkim młody, bardzo poważnie myślący człowiek. A tu również młode agresorki w kategorii wagowej 48 kg, seniorek, Nowak Paulina i Żygadło Natalia. Można by powiedzieć mistrzostwa w kategorii wagowej 48 kg Dolnego Śląska. Doskonałe ciosy Pauliny, dystansujące i trzymające. Ta lewa igiełka naprawdę perfekcyjnie chwyta w odpowiednim momencie atakującą rywalkę. A objaw tej precyzji
i tej dynamiki widać już na twarzy Natalii Żygadło. Końcówka 3-minutowej rundy. Kolejne mocne ciosy lewy, prawy wchodzą jak w masło, popularnie mówiąc, na głowę Żygadło. Można powiedzieć, że Żygadło już tutaj, no, troszeczkę jest zniechęcona. Ale jeszcze nie myśli absolutnie tutaj. Pani doktor tutaj bardzo skrupulatnie przygląda się temu krwawieniu. Próbuję wazelinką tam troszeczkę. I ruszamy do boju w końcówce rundzie drugiej. Nowak tutaj całkowicie rozluźniona, opuszczone ręce, które, no, może nie bezkarnie, ale w odpowiednim momencie lądują na głowie Żygadło. Ach, kapitalny prawy teraz i od razu ponowienie akcji. Czuję krew. Paulina Nowak. I te lewe proste naprawdę są, no, niesamowicie precyzyjne i dynamiczne. Kompletnie rozbijają obronę Natalii Żygadło. Ostatnie sekundy, jeszcze prawy bezpośredni po zamarkowaniu ciosu z lewym. Z lewej ręki strzeliła bezpośrednim prawym Paulina Nowak, oczywiście wcześniej. Kolejny kobiecy pojedynek, naprawdę świetny. Widać doskonałe przygotowanie taktyczne, techniczne zawodniczki Adrenaliny Wrocław. No ale to już jest tajemnicą Poliszynela, trenerów Kasi i Krzysztofa. A trener Stachnił tutaj naprawdę mobilizuje jak może swoją podopieczną. Która ruszyła ostro z początkiem trzeciego starcia do przodu. Thank you.
No, przestrzeliła prawym sierpem Paulina. Coraz większe krwawienie z nosa Natalki Żygadło. No zdecydowanym gestem tutaj pani doktor mówi, kiwając głową, dość. I proszę Państwa, zmieniamy niestety mam, chociaż boks to także fantastyczny układ choreograficzny. Tym razem przechodzimy do innej choreografii, mianowicie tanecznej. Zespół taneczny Winner z jego przedstawicielka Maja Koźnik, wycieczyni wielu turniejów. Paulina Nowak. Po imponującym pojedynku, gratulacje naprawdę za taktyczne podejście do walki. W rekordzie, która to była walka? 40? 40 po roku przerwy. Po roku przerwy? A powód można wiedzieć? Widziało ci się boksu, czy? Nie, po prostu musiałam odpocząć od boksu. Tego też potrzeba w życiu, tak? A jak długo się zajmujesz boksem? 4 lata. 4 lata. Czy masz jakieś plany olimpijskie i tak dalej? No bo waga 51 by się przydała. Nad tym będziemy jeszcze pracować. Jeszcze przede mną dużo pracy, tak? Wróciłam 2 tygodnie dopiero, tak naprawdę trenuję i przystąpiłam. No po 2 tygodniach to imponujący występ. Jeszcze powiedzmy, pierwszy raz walczyłaś tą zawodniczką, czy tutaj na mistrzostwach gdzieś spotykałyście się? Na sparingach tylko, ale to 2 lata temu było tak naprawdę. Boks ci nie przeszkadza w życiu? Nie, nie przeszkadza mi w niczym. Jesteś zafascynowana tym sportem, czy po prostu no... Traktujesz to jako rozrywkę taką dla zdrowia i podniesienia adrenaliny. W adrenalinie. Tak, jak na razie rozgrzewka, czas pokaże tak naprawdę co będzie. Czy będę dalej startować? No, to na pewno będę startować, bo wróciłam po to. No to Paulinko, naprawdę gratulacje za występ, samych sukcesów, uśmiechów, no i radości życia, a będzie fajnie. Gratuluję. A tu kolejna gwiazda.
gali boksu olimpijskiego we Wrocławiu. Piękny kostium, piękny występ. Bez krwi, ale z wielką gracją i wdziękiem. Koźlik. Zadowolona, szczęśliwa. Szczęśliwa również jest pani prezes Adrenaliny Wrocław, Katarzyna Czuba-Wrońska. A teraz już naprawdę wielkie wojny ringowe. Trzy ostatnie pojedynki. Kategoria wagowa 64 kg, grupa wiekowa senior, to pierwszy pojedynek. Mateusz Wojtasiński, Adrenalina, Boxing Club Wrocław. Patryk Pers, Red Fighters, Jelenia Góra. Wojciech Bartnik i pani prezes Katarzyna Czuba-Wrońska prezentują rękawice do licytacji na rzecz Mariusza Cendrowskiego, który chce się przeciwstawić nieszczęściu, które go dotknęło. Walczy wytrwale, wierzy za, myślę, 100 ludzi, którzy... Jego wiara jest tak wielka, że on jeszcze stoi na pojedynek, a myślę, że Wojtek Bartnik, no jako przyjaciel boksujący mniej więcej w tych samych latach, a hojność sponsorów będzie na odpowiednio wysokim poziomie finansowym. Zaczynamy od Kasiu, od 100 zł.
po raz drugi. No i cóż, 1000 złotych na sesji. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszamy zwycięzcę do ringu. Szanowni Państwo, dżentelmeni, bo mi się nie podoba o pieniądzach, ale wiem, że tu mamy prawdziwego dżentelmena. Pan o pieniądzach rozmawiać nie musi. Dziękujemy za zwycięstwo. Oto szczęśliwiec, który wygrywa licytację. Dziękuję bardzo. Firma Delfin Sport proszę. A myślę, że Mariusz będzie zadowolony i szczęśliwy z tego gestu. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdeczne podziękowania dla przedstawiciela firmy Delfinus za zwycięstwo w tej licytacji. Z całą pewnością zdobycz, jaką w tej chwili Pan ma w swoich domach, jest warta tych pieniędzy. Cieszymy się też, że pomogą, że pieniądze tylko mogą w jednej z najtrudniejszych hał, bo już raz na raz dziękuję, któremu życzymy zwycięstwa. Proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Pięściarskich na ringu. Pojedynek poprowadził arbiter Waldemar Godziński. Kategoria wagowa do 64 kg grupy wiekowej seniorów. Do narożnika czerwonego zapraszam reprezentanta OKS Adrenalina Boxing Club Wrocław. Panie i panowie, Mateusz Bartaszyński. Szanowni Państwo, i bal bokserski w sali AWF-u Wrocław dalej trwa. Trzy ostatnie pojedynki seniorskie. Zaczynamy kategorią wagową 64 kg. Mateusz Wojtasiński. Adrenalina Wrocław, narożnik czerwony. A w narożniku niebieskim za moment zobaczymy Patryka Persa z Red Fighters. Jak widać na załączonym obrazku, Wojtasiński Mateusz, UKS Adrenalina Boxing, Wrocław, Pers Patryk, Red Fighters, Jelenia Góra.
No w początkowej fazie rusza bardzo ochoczo Pers, jednak z zimną krwią Wojtasiński karci go naprawdę celnymi i skutecznymi ciosami, chociażby te jak te dwa prawy proste, które zainkasował zbyt odkryty w ataku Pers. Kapitalny lewy sierpowy, prawy. Nie może trafić Pers balansującego Wojtasińskiego. O, troszeczkę za nisko ten hak chyba. Kolejny bardzo mocny prawy i jeszcze raz poprawka prawym. Wstrząsnęło głową Persa niesamowicie. Prawy z dołu, lewy sierp, równie skuteczny i prawy, i jeszcze prawy z dołu. No kanonada w wykonaniu Wojtasińskiego. Szczelna garda Wojtasińskiego, ten moment rzadsze ciosy, ale skuteczne również w jego wykonaniu. No strasznie dziurawą gardę ma Pers. To nie da się ukryć, ale serducho ma naprawdę niesamowite. I kolejne piękne zejście Wojtasińskiego z ciosem. No nie widać zmęczenia absolutnie po Wojtasińskim. No podobne otwarcie jak w rundzie pierwszej przez Persa, ale równie skuteczny jest z początkiem tego drugiego starcia Wojtasiński. Ma ten balans w sobie Wojtasiński, naprawdę tak elastyczny i wychylający się do przodu, do tyłu, lewo, prawo,
no, zdezorientuje kompletnie swojego rywala w niektórych momentach. No nie ma już tej dynamiki w ciosach Wojtasińskiego. Nie wiem, czy to taki chwilowy oddech i zaoszczędzeniu. No teraz bardzo ładny lewy sierp, ale na takim luziku strzelony. Tym bardziej, że celny i widoczny cios, który dotarł do głowy Persa. Prawy lewy sierpowy równie skuteczny. No, sędzia Wodziński tutaj absolutnie nie ma żadnej pracy. Bacznie obserwuje poczynania i jednego, i drugiego zawodnika. Czysty pojedynek. Ale boks naprawdę bardzo przyjemny do oglądania. Szczególnie po tych zaskakujących ciosach Mateusza Wojtasińskiego. No widać tutaj leciutko podpuchnięte prawe oko Persa. I trzecie starcie pojedynku. Wojtasiński Pers po dwóch rundach. Walka i do punktowania, i do prowadzenia w ringu. Bardzo łatwa, ale to nie znaczy, że oglądamy jakiś boks jednostronny. Wyższość techniczną, wyższość dokładnych ciosów na pewno jest po stronie, tak jak w tej chwili było widać, Wojtasińskiego. Ale nieustępliwość Persa właśnie napędza ten pojedynek w sensie jego niejednostronnego przebiegu. Kolejny bardzo ładny lewy sierpowy Wojtasińskiego. Thank you.
No duże, duże brawa naprawdę dla Patryka Persa za nieustępliwość. Do samego końca tutaj szuka swojej szansy i w tym trzecim starciu, w tej ostatniej minucie, no zaczyna delikatnie odrabiać te straty, na pewno nie na tyle, aby wystarczyło do zwycięstwa w tym pojedynku, ale jest to bardzo dobry moment do zauważenia tego faktu. Ostatnie 10 sekund. Panie i panowie, w zakończonym przed chwilą pojedynku jednogłośnie na punkty zwyciężył zawodnik narożnika czerwonego Mateusz Wojtaszyński, ukarystowania Boksyna Grosa. Oczywiście jednogłośne zwycięstwo Mateusza Wojtaszyńskiego. I gromkie brawa od wrocławskiej publiczności i sympatyków jego talentu, naprawdę. Chwila dla fotografów, proszę Państwa, a przed nami walka numer 12. Kategoria wagowa do 81 kg, grupa wiekowa senior. Narożnik czerwony, zawodnik PKB. Mateusz Wojtaszyński po pięknej rewii bokserskiej z Patrykiem Persem. Boksowaliście już razem na pewno nieraz. Jaki bilans? Na razie 5-0 dla mnie, wszystko się udało zwyciężyć. Mówisz na razie, co? Mateusz, nie należy lekceważyć, dlatego mówię na razie. Oczywiście, oczywiście. Mateusz, naprawdę przepiękna walka. Dużo zdrowia zostawiliście i jeden, i drugi. Ale trzeba przyznać, że Patryk tutaj też postawił wysokie wymagania. Postawił. O ile miałbym powiedzieć, to była naprawdę mocna walka. W sumie wszystkie z Patrykiem, ale ta na naszej gali we Wrocławiu miała szczególny smak dla mnie. Dokładnie tak, jeżeli chodzi przede wszystkim kolejna zmiana twojej kategorii wagowej. Czy to chwilowe tylko na tą galę, czy... Ogólnie to było tylko na tą galę, ale bo zawodnik nie mógł zejść do 60, bo miał za mało czasu i powiedział, że czy da radę 64. Ja go znając, zgodziłem się dla niego, ale ogólnie może być zmiana kategorii, bo ile w boksie zmienią wagi, 60 usuną, będzie 57 i 63, nie dam rady zejść do 57. No tutaj właśnie zmiana tych wag, przede wszystkim olimpijskich, no niektórym zawodnikiem dużo, dużo namiesza, nie mówiąc tak czy owak. No w 57 to już jest nie do osiągnięcia na pewno twoja kategoria. Może bym zrobił, ale to bym się bardzo słabo czuł i nic by z tego nie wyszło. Dokładnie. Twoja szybkość, twój przegląd sytuacyjny tutaj naprawdę święcił triumf. Dużo pracujesz nad ogólnorozwojówką i jakieś takie uelastycznienie swojego organizmu na pewno.
Tak, zwykłe treningi do tego pochodzą. Dodaję również po treningu zawsze jakieś unicy pod liną, zabawy z piłeczką, żeby te nogi, ten tułów cały czas pracował, bo to są niby jakieś głupie szczegóły, wielu mówi, a ja sam zauważyłem, że to daje bardzo głupie szczegóły, jak to powiedziałeś, ale naprawdę niezbędne w walce bokserskiej, bo kilka razy naprawdę no, zrobiłeś tutaj taki show, że cztery ciosy i wszystkie pruły powietrze. Tak. Mateuszku, odpoczywaj. No i myśl nad kategorią wagową. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I kolejny mocny pojedynek to już kategoria wagowa 81 kg. Kamil Bednarek, czerwony strój, Jan Lauk, Szargłódź. Bednarek, oczywiście DKB Dzierżoniów, jak zresztą Państwo widzą na naszej opisówce. No Kamil Bednarek tutaj po wielkich powrotach. Miał długi, dosyć rozbrat z boksem. No ale jak już rozmawiałem z nim nieraz nawet przed kamerami, bokser.org wrócił po to, żeby naprawdę odbudować formę i wrócił po to, aby zwyciężać. Kapitalny lewy sierpowy, jeszcze jeden lewy. Również celny. No, również tutaj Janek Lauk nie jest ułomkiem i na pewno nie odda absolutnie tutaj walki. No, ale teraz bardzo celny lewy sierpowy Bednarka, jak Państwo widzieli, zachwiało dosyć mocno Laukiemu i teraz kolejny lewy sierpowy i sztywne nogi Jana Lauka. No nie ma żartów z Bednarkiem. Ale od tego pierwszego lewego sierpowego, który tutaj no mocno nadwyrężył stabilność Lauka. Kolejny celny cios i może być po pojedynku. Koniec emocji, ale tutaj myślę, że sędzia Łukasz Cieprawski nie popełnił żadnego błędu. A wydaje mi się przykładem na takie twierdzenie moje było wyciągnięcie obydwu rękawic do przodu. Nie wiem po co, przez Jana Lauka, bo chciał boksować. Chciał w ten sposób zademonstrować, ale to było widać właśnie braku takiego trzeźwego kontaktu z jego strony. Przez RSL zwyciężył zawodnik z narożnika czerwonego, Kamil Bednarek. Chwila dla fotoreporterów. Szanowni Państwo, coraz bliżej wydarzenia wieczoru. Ale zanim do tego pojedynku dojdzie do rynku, chciałbym zaprosić kogoś wyjątkowego. Multirekordzistka i medalistka Mistrzostw Świata, Europy i Polski, pięciu federacji w trójboju siłowym. Wyciskam już na... Bednarek Show!
Kamilu, wielkie gratulacje. Profesura, jeżeli chodzi o wykorzystanie momentu, po pierwszym strzale tutaj właśnie z prawej strony, moja uwaga było, zaczyna się robić źle z Lałkiem. Poszedłeś za ciosem, no dokończyłeś roboty, mówiąc po to, żeby tą walkę wygrać przed czasem. No pewnie, to jest też tak, po pierwszym mocnym ciosie troszeczkę się uspokoiłem, mądrze zacząłem. Po drugim ciosie zacząłem bić tymi sierpami, jakbym chciał go tylko usadzić. Mogłem to troszeczkę spokojniej, no ale już mówię, jest mój, idę. Kamilu, no spełniasz marzenia. Wracając do boksu, po krótkim okresie jeszcze, cośmy rozmawiali, powiedziałeś, że idziesz po swoje, bo zostawiłeś gdzieś tutaj niepoukładane rzeczy sportowe i wszystko się w głowie poukładało z powrotem na boks. Myślę, że nie żałujesz tego powrotu i decyzji. Jest pięknie, no ja to uwielbiam, ja jestem uzależniony od boksu i muszę to robić po prostu. Często, rzadko, muszę boksować. Chcę robić mistrza Polski, to jest mój główny cel. I... No do października, bo w październiku chyba mistrzostwa Polski seniorów w Opolu, niedaleko. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, będziesz dojeżdżał, co? Nie żartuję oczywiście. Chyba, że chyba footing ranny, wiesz, no bo jak tak jedna walka przed czasem, druga przed czasem, no to trzeba się gdzieś zmęczyć. Oby tak się stało, oby, żeby te słowa się spełniły tylko. I Kamil, który to był pojedynek, już po powrocie potrafisz powiedzieć, ile tych walk stoczyłeś? Bo to był krótki okres czasu, ale startujesz często. Tak, startuję prawie co tydzień. Jak mam tydzień przerwy, to chodzę ucieszony. To był dziewiąta walka, z czego 8 wygrałem. Jedną przegrałem niejednogłośnie z decyzją 2-1 u gospodarza. Ale z kim przegrałeś? Z Goińskim, dobry zawodnik. Aha, tak, w końcu nie. Nie, no. Na Eurolidze boksu olimpijskiego. Aha. Ekstra lidze. Mówisz, że Opole twoje. Nie na festiwalu piosenki, ale na Mistrzostwach Polski. Jak wygram, to coś zaśpiewam. W ringu, tak jak ta pani teraz coś śpiewa. Może być, tylko coś bardziej reggae w moich klimatach. Twoje klimaty to reggae, lubisz się ruszać, masz ten balans, również co jest w pięściarstwie niezbędny. No, a że rękę ciężką mam, to wiem od dawna. No, tylko teraz pracować, nie usiadać na laurach i pracować. I będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Kamil Bednarek, trzymamy ciebie za słowo. Dziękuję. Bettina Rozołki Korkis. Bettina Rozołki Korkis. Proszę Państwa, jak widzicie, zdrowy ciałem, zdrowy duch. Jeżeli ktoś potrafi zamknąć, jest zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o ciało, to także i duch. Jest piękny. Bettina, dziękujemy bardzo. A teraz, Szanowni Państwo, ostatni akord gali boksu olimpijskiego o puchar Biura Sportu Adrenalina Boxing Show Wrocław 2012. Dzień Dziecka. W ringu były dzieci, w ringu były dziewczyny, młode, piękne, kadetki, juniorki, seniorki, maluchy, mężczyźni, którzy nam tutaj umylili to spotkanie z Państwem, ale teraz walka wieczoru i pojedynek w kategorii wagowej 75 kg senior, narożnik czerwony, Rafał Wołczecki, Adrenalina Boxing Club Wrocław, a jego rywalem w narożniku niebieskim Dawid Gurtatowski, ZKB Jaskinia Lwa Ziębice. Rafał Wołczecki!
Jako pierwszy ulubieniec kibiców adrenaliny Boxing Wrocław, Rafał Wołczecki, narożnik czerwony, tak jak mówiłem, człowiek z żelazną pięścią, skrzyżuje rękawice z młodym, zadziornym, odważnym zawodnikiem ZKB Jaskini Alba Ziębice, Dawidem Gurtatowskim. Rafał Wołczecki. Jednym czołowym zawodnikiem druga jest Adrenalina Boxing Club Wrocław. Dzisiaj w walce wieczoru. Za chwilę w ringu pojawi się także jego rywal. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta ZKB Jaskini Alba Ziębice, panie i panowie, Dawid Gurtatowski. Król Ziębic, Dawid Gurtatowski. A rozjemcą w ringu tego pojedynku jest pani Cecylia Pudlicka. Myślę, że tata Albin Pudlicki jest dumny ze swojej córy, a ma ku temu naprawdę powody. Cecylia kocha boks, zresztą tak samo jak i Albin. Albinie, pozdrawiam cię serdecznie. Ale dosyć już słodzenia, dosyć już różnych słów. Skupiamy się na pojedynku. Wołczecki, Gurtatowski. Walki wieczoru zobowiązują, walki z wieczoru mobilizują. Walki wieczoru trwają pełny dystans, walki wieczoru również się kończą. Wcześniej, nawet bardzo wcześnie niektóre. A przykładem była walka ostatnio o tytuł światowy WBC. Oj, bardzo bolało to Gurtatowskiego, ten lewy hak. Boi się Gurtatowski dolnych ciosów na dolne partie. A Wołczecki szuka i to niesamowicie silno i celnie. Szczególnie tym lewym hakiem. Strzelił dwoma ciosami Wołczecki. Thank you.
no, okres kilku przeszczeleń Wołczeckiego, ale ten lewy sierp był bardzo mocny, troszeczkę niedokręcony. Bardzo ładnie przetrzymał tą kanonadę Gurtatowski. Wszystkie ciosy na podwójną gardę. No ale na pewno tutaj, jeżeli chodzi o bilans, całych 3 minut są po stronie zawodnika adrenaliny Rafała Wołczeckiego. Ponadto zostaną wręczone nagrody specjalne fundowane przez firmę Działszkalka Rafała Wołczeckiego i Magnowy Magda. Wręczy je przedstawiciel firmy Działszkalk Studio Tatuażu Michał Potyka. Wręczony zostanie także puchar Biura Sportu Domenowego Zawodnika Gali, a wręczać to będzie profesor Janko Sędzia. Ring wolny. Drugie starcie pojedynku. Rafał Wołczecki, Dawid Gurtatowski. No troszkę odważniej, gdyby tutaj Gurtatowski zaboksował. Myślę, że tutaj Wołczecki mógłby mieć problemy. Długi zasiąg Gurtatowskiego ramion. No tutaj mówi o jego boksowaniu na dystans, ale zbyt cofnięty. No to jest waga 75 kg. Tutaj trzeba podjąć wojnę i nie ma dwóch zdań. Oczywiście jest to bardzo niebezpieczne z takim zawodnikiem, fajterem, jakim jest Wołczecki na pewno, ale Dawid by mógł tutaj nawiązać o wiele bardziej wyrównany pojedynek. Zahaczył bardzo mocno lewym sierpowym Wołczecki. No troszeczkę wydaje mi się tutaj teatru. Musi naprawdę. Nie odpuszcza Wołczecki tutaj ani na moment. Teraz kolejny bardzo mocny cios na dół.
No na pewno tutaj znajomość możliwości Wołczewskiego o jego dynamicznych, mocnych ciosach troszeczkę paraliżują ruchy Gurtatowskiego i dlatego w głębokiej defensywie stara się wyprowadzić jakiś bardzo mocny cios, ale po prostu Wołczewski mu tutaj nie daje ani na moment odpustu. Koniec drugiego starcia. I decydujące starcie pojedynku Wołczewski-Gurtatowski. Szuka tutaj Wołczewski tego kończącego ciosu. Niemniej jednak tutaj Gurtatowski bardzo sprytnie unika nie ciosów, ale w ogóle kontaktu. No, ale teraz zaszachował go bardzo ładnie Wołczewski. Napiera coraz mocniej Wołczewski. Ostatnie sekundy pojedynku, no tutaj chwała Gurtatowskiemu za dzielną postawę do samego końca, no ale tą trzecią rundę zawodnik ZKB Jaskini Alba Ziębice sromotnie przegrał
za moment oficjalny werdykt sędziowski. Mariusz Sędrowski. Mariusz Sędrowski, więzień w okolicach Narożnika Czerwonego. Panie i panowie, w zakończonym przedfinał pojedynku wieczoru Gali Boksu Olimpijskiego, Puchar Góra Sportu, Adrenalina Boksu Show Wrocław 2019 jednogłośnie na punkty. Zwyciężył zawodnik z Narożnika Czerwonego, Rafał Wączewski. Jednogłośnie oczywiście zwycięstwo tego dzielnego wojownika. Na pewno jakim jest Rafał Wołczecki. Wydeklarowany został nagrodami przez Mariusza Sędrowskiego. Rafał, schodzicie z ringu. Dawid. Siedmiokrotny mistrz Polski, Dawid Wieńczyk, uczestnik mistrzostw świata i Europy. A nagrody i wyróżnienia będzie wręczał Mariusz Sędrowski. Siedmiokrotny mistrz Polski, o ile dobrze pamiętam, trzech kategorii wagowych, już jeżeli myślę o seniorach. Jest pan Michał Łopiega, zapraszam także do ringu pana Jarosława Bielarskiego. Ale wracam, że nie będziecie panowie boksować, będziecie wręczać nagrody. Rafał Wołczewski, zwycięzca kategorii wagowej 75 kg i oczywiście walki wieczoru. Moje gratulacje, Rafał. No powiem szczerze, nie mogłeś już strzelić Kurtatowskiego, ale twoja wizja tej walki no, nakręcała się z minuty na minutę, że tak powiem. Dokładnie tak, dziękuję za gratulacje. No, boksowałem w swoim mieście, gdzie przyszła rodzina, wielu znajomych. Dało mi to jeszcze większego kopa. Za bardzo chciałem skończyć, no niestety się nie udało. Taki jest boks, ale kolejne doświadczenie. Mam nadzieję, że kolejne takie gale walki przede mną. A co powiedzieć o tym ciosie, po którym był liczony na dolne partie? Czy to naprawdę było poniżej pasa, tak? Bo powiem szczerze, ja nie widziałem. Powiem, że no, ciężko mi stwierdzić, bo no, mówię, z boku to widać najlepiej. Gdzieś tam wydaje mi się, że trafiłem tak, po łokciach, w granicę gdzieś pasa. Na pewno to nie było umyślne, tylko w ferworze walki, więc nie o tym ani mowy, ale teraz odpoczynek wakacyjny, czy jeszcze jakieś plany? Nie, kolejne starty. Miałem długą przerwę, 8 miesięcy. To jest moja druga walka po tej przerwie i chcę jak najwięcej tych walk robić do wakacji, jak najwięcej ciągnąć. I głównym celem są Mistrzostwa Polski, październik, listopad i trzeba tam pokazać tak naprawdę swoją najlepszą formę. Ale naładowany naprawdę jesteś siłowo, że aż się boję dosłownie, bo tutaj gdyby te ciosy, które czasami lądowały poza celem, o którym marzyłeś, gdyby weszły, to jest ciężkie KO naprawdę. No na pewno, ale tak jak dużo dałeś siłowych treningów? Tak, jak miałem tą przerwę 8-miesięczną, to wtedy trenowałem mocno, właśnie skupiłem się na tym siłowym, żeby powzmacniać te barki, żeby nie było kontuzji. Widać to teraz jest, ale jeszcze brakuje luzu, celności, ale to wszystko przyjdzie na październik, listopad, właśnie na Mistrzostwa Polski Młodzieżowe Seniorów, to jest mój... Problemy wagowe? Myślę, że nie, na co dzień mam około 78 kilo. To spokojnie. Spokojnie, mówię, po tej przerwie siłowej troszkę więcej nabrałem, ale jest w takim razie wszystko dobrze, już coraz lepiej ta waga schodzi, myślę, że będzie coraz lepiej. Tak jak mówię, główny cel Mistrzostwa Polski, tam będzie pełna forma. Gratuluję, bo rozrywany jesteś i wszystkiego dobrego.
zazwyczaj rozpoczynane są i kończone przez przedstawiciela gospodarza. Zapraszam zatem do ringu panią Katarzynę Szumabrońską, która wręczy puchar dla najlepszego technicznie zawodnika gali boksu olimpijskiego Kuba, która sportu Adrenalina Boxing Show Wrocław 2019. A na zakończenie gali boksu olimpijskiego Puchar Biura Sportu Adrenalina Boxing Show Wrocław 2019. Pani prezes wyróżni pucharem. Najlepszym technicznym zawodnikiem Paulina Nowak. Brawo dla naprawdę pięknego boksu Pauliny. Pięknego powrotu na ringi, myślę, że nie tylko polskie, ale międzynarodowe. Nie będę określał już terminów ani miejscowości. I jesteśmy... Krzysztof Wroński, trener Adrenaliny Wrocław. Głęboki oddech. Szczęśliwy? Tak, chociaż wiem, że mogło być troszeczkę lepiej, ale jednak emocje czasami biorą górę, to są młode chłopaki. No i boksują czasami też po swojemu. Wiadomo, publika jak to zagrzewała za bardzo, więc boksowali bardzo emocjonalnie, chcieli się pokazać. No, mieliśmy takie walki, jakie były. Nie no, tutaj jeżeli chodzi o poziom, tak jak ja zaznaczałem już, że naprawdę będzie się działo, można powiedzieć, wszystkie te walki juniorów i seniorów trzymały w napięciu i były takie męskie, nawet w wykonaniu kobiet, to nie ukrywajmy, dziewczyny pięknie boksowały. Super boksowała Magda Sokowicz, pokazała taką dojrzałość mimo swojego młodego wieku, Ola Gogolewska, która wróciła po przerwie, no i Paulina, która zaczęła zrzucać tą swoją rdzę, pokazała ten swój dryk, boksowała już tak jak chłopak, ona ma duży potencjał. Bardzo byśmy chcieli, żeby już na stałe wróciła tego boksu, ale wiadomo, to kobieta. No taka rozdwojona troszeczkę była, jak tu rozmawiałem z nią, ale myślę, że bliżej jest boksu niż nie. Dokładnie. Ma papiery na to, żeby boksować, żeby wygrywać z najlepszymi, ale to już jest jej decyzja. Zobaczymy, nie będziemy też naciskali. Ona musi sama wiedzieć, że chce boksować, prawda? A tak ogólnie chciałbym pochwalić wszystkich tutaj chłopaków. Też troszeczkę werdykt w walce Gracjana mi się nie podobał, ale Iwaniuka. Krzysztofie, mam tutaj takie prywatne może pytanie. Żona odpowiadała za sprawy organizacyjne, ty za sprawy sportowe. Dla mnie obopólny sukces i wielkie gratulacje. Tak. Dziękuję bardzo. No następna gala na pewno będzie lepsza. Już mam tutaj sygnały od ludzi, że zrobimy coś lepszego z większym przytupem. Chcielibyśmy zaprosić najlepszych tych polskich pięściarzy, zrobić taką galę naprawdę na wysokim poziomie. Zobaczymy. Na razie mamy już wizję, są ludzie, którzy nam pomagają, są na to środki. No to jest najważniejsze, mieć ludzi i naprawdę współpracować z tymi osobami, bo tu nie ma dwóch zdań. Chcemy popularyzować boks na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, bo mamy naprawdę tutaj naprawdę mocną pakę we Wrocławiu, jest Gwardia Wrocław, chociaż tam wielu ludzi mówi, że Gwardia dalej jest, trenerzy Mariusz Cieślak i Grzegorz Strygała dalej robią swoje, są ludzie boksu i na pewno z podwójną siłą uderzą, już niedługo turniej Olechów, na który chciałem zaprosić, żeby wszyscy tam przybyli, bo jest to dobry, na wysokim poziomie turniej. Zapraszam więc wszystkich w
czerwcu na turniej braci Olechów, który będzie się było w Oleśnicy. I pozdrawiam trenerów Gwardii Wrocław. I wszystko. Współpracujemy i działamy. Idziemy do przodu. Nie można rywalizować mamy sportowo, prawda? Ale jednak musimy się trzymać razem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Krzysztofie, nie zatrzymuję, naprawdę piękna sprawa. Życzę i gratuluję przede wszystkim za poziom sportowy, za poziom organizacyjny. Pokazaliście, że ten duet Debel, Czuba Wrońska i Krzysztof Wroński dają naprawdę dużo dla boksu dolnośląskiego. Będziemy się starali, żeby było jeszcze lepiej. No i zobaczymy. Na pewno nie rezygnujemy. No, adrenalina, ogień! No, proszę bardzo, no kochany, widzisz? I trzeba iść za tym ogniem, co by nie patrzeć. Przy okazji jeszcze chciałem tutaj podziękować koledze, który nam tutaj bardzo pomaga, też klubie Łukaszowi Wrońskiemu, który, gdy często wyjeżdżamy właśnie na turnieje typu Mistrzostwa Polski, czy to Kasia, czy to ja, on zawsze nas zastępuje w klubie, jest taką osobą, która bardzo dużo nam pomaga i bez niego tak naprawdę on dokłada swoją cegiełkę do tego klubu. Chciałem podziękować też Jarkowi Iwanikowi, tutaj kolegom z Delfinusa, kolegom Arturowi Luczyńskiemu i Mateuszowi Paszkowskiemu, bo to są ludzie, którzy cały czas nas wspierają, są z nami i dzięki nim tak naprawdę funkcjonujemy i to takim dobrym poziomie. Nie martwimy się o jakieś środki, które mamy na wyjazdy. Przede wszystkim też podziękowania dla gminy Wrocław, bo też dzięki nim mamy co roku te pieniądze na wyjazdy z dzieciakami i jak widać idzie to w dobrym kierunku. Gdyby chciał zapisać nazwiska, jedna kartka wystarczy? No nie, jest dużo tych ludzi, jeszcze więcej, bo brakuje to naprawdę. Ale to są ludzie, którzy naprawdę... Kochani, uczcie się i bierzcie przykład z adrenaliny Wrocław i boksu dolnośląskiego. Naprawdę świetna impreza, moje gratulacje. I pozdrawiamy wszystkich fanów bokserorki i całą bokserską Polskę. I całą bokserską rodzinę. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Szanowni Państwo, na pewno byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia, na pewno byliśmy świadkami dobrego boksu, na pewno będziemy świadkami tego boksu na Dolnym Śląsku jeszcze przez długi, długi okres, a w jakim wydaniu, tak jak tutaj Krzysztof zapewnił, ludzie, którzy żyją sportem dolnośląskim, na pewno włożą dużo, dużo serca w to, aby było jeszcze lepiej. Pomimo późnej pory, naprawdę uważam, że to, co dzisiaj zademonstrowaliśmy, mogło i musi się podobać. Jako sztuka pięściarska, jako organizacja imprez. Brawo, brawo, adrenalina Wrocław. Dobranoc i z Wrocławia pozdrawia Włodzimierz Kromka. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy jutro do Świdnicy na godzinę 11. Już się przemieszczamy po zdemontowaniu naszego studia, zdemontowaniu naszych przekaźników. Jutro godzina 11, mecz Polska-Czechy, Świdnica 2019. Dobranoc Państwu.